Prawo naturalne. Prawo naturalne gwarantuje A. prawo do życia. B. prawo do własności. C. wolność osobistą. D. zakaz tortur. E. wolność od niewoli, prawo do samoposiadania. F. prawo do owoców swojej pracy. Opis tych praw brzmi jasno i klarownie w porównaniu z bełkotem prawa stanowionego. 1. Nie krzywdź innych. 2. Nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie. 3. Tylko tyle i aż tyle. Przekręt wszechczasów, część pierwszy. Akt urodzenia to jest w zasadzie fundamentalny moment, gdzie ta cała komercyjna iluzja zaczyna swoje życie. To jest moment, kiedy zostaje stworzony pionek do gry, dosłownie nic poza tym. Te wszystkie brednie, gdzie twierdzą, że oddajemy dzieci, samochody i tak dalej dla rządu poprzez akt rejestracji, to nieprawda. Według słowników prawnych Black Gravis S. Law Dictionary akt rejestracji nie transferuje tak zwanych equity, czyli wartości. W momencie rejestracji dzieją się dwie rzeczy w telegraficznym skrócie. Pierwsze, zostaje stworzony trust, tytuł własności do na przykład samochodu zostaje rozdzielony pomiędzy właściciela wartości equity title, czyli tego, kto zapłacił za samochód, cała jego wartość należy do niego, nikogo innego, i drugi akt własności, który zostaje wysłany do urzędu. Drugie. Zostaje stworzony permanentny rekord w księgach, w razie jakby jakiś inny człowiek zechciał ci zabrać ten samochód w sposób bezprawny, masz prostą drogę do odzyskania go poprzez system sądowy. Jeśli chodzi o rzeczy materialne, nie oddajemy niczego. Z dziećmi jest trochę inaczej. Kiedy rodzi się maluch, ma obowiązek pod groźbą kary, ale to jest nieprawda, otrzymać akt urodzenia. Rodzic idzie do urzędu, podaje dane i zostaje stworzony ów akt. Co dalej? Otóż jednym z powodów jest stworzenie legal person, czyli korporacyjnej osoby o takim samym imieniu jak maluch, pisanej dużymi literami. Owa osoba prawna, korporacja, zostaje stworzona przez rodziców, bo maluch nie osiągnął jeszcze pełnoletności, to jest tak zwane contract ability age, bo dziecko nie może samo wchodzić w stosunki biznesowe do 18 roku życia, z tym jest różnie w innych krajach. Ta osoba prawna, korporacja, jak każdy taki byt, ma swoje prognozy, zależne od tego, gdzie ma siedzibę, jaki ustrój panuje tam, gdzie się urodziła, jaka jest ekonomia i tysiące innych wskaźników. Na podstawie tego wszystkiego zostaje stworzona prognoza, ile majątku owa korporacja wprowadzi do korporacji matki. Każdy rząd to zarejestrowana korporacja, a wszystkie łączą się w Corporation of London. Taka osoba prawna, korporacja, zostaje oszacowana przykładowo na powiedzmy 15 milionów dolarów. Trzeba wziąć jeszcze jeden aspekt pod uwagę przy szacowaniu zdolności tworzenia prywatnego kredytu na podstawie owej korporacji, ile jest majątku w firmie zwanej Rzeczpospolita Polska, bo to również jest korporacja. Załóżmy, ZRP jest warta na dzisiaj 500 bilionów dolarów i jest w niej 50 milionów subsidiaries lub subsidiary, czyli podległych korporacji, obywateli, personelu, osób pełniących drugorzędną rolę, bo pierwszą pełni korporacja matka. Nasz maluch, nazwijmy go Josio, jest właścicielem 1/50 milionowej części owego majątku, mówię poważnie. Na podstawie prognozy dochodu naszego malucha, osoby prawnej, korporacji i majątku korporacji matki RP zostaje stworzony bond o konkretnej wartości. Kiedy to się stanie, ten bond ląduje na Wall Street i zaczyna się zabawa w iluzję pieniądza, ale o tym później. Historia aktu urodzenia sięga wielu lat wstecz. Zasady takie jak 7 lat zaginięcia na morzu, po czym cały majątek zostaje odebrany, brzmią śmiesznie, ale są wciąż w użyciu. Kiedy ogłaszasz bankructwo w USA, to się to nazywa Chapter 11, twoja osoba prawna, korporacja, zostaje tymczasowo uśmiercona na 7 lat. Nikt ci nie da kredytu w tym okresie. Akt urodzenia to również bond ubezpieczeniowy, na gwarancie którego niemal wszystkie wypadki, rachunki szpitalne i komunalne, wszelakie szkody wyrządzone nieumyślnie mają swoje zadośćuczynienie. Nie. Potrzebujemy żadnych ubezpieczeń na samochody i tym podobne, to wszystko jest szwindel. Osoba prawna, legal person, stworzona przy akcie urodzenia, to nie jest żaden szatański pomysł ani ukradziona dusza, ale każdy może to interpretować na własny sposób, zależnie od stanu świadomości i wiedzy. Komentarz niebocentryka, oczywiście, że to jest szatański pomysł, bo ten system cały jest szatański, ale jak sam autor mówi, wszystko zależy od stanu świadomości. Legal person to jest pionek do gry, a property to własność osoby animującej ją.
Żyjący prawdziwy Jasio Kowalski ma swojego Jasia Kowalskiego, który jest jego własnością, tak jak jego rower, dom czy wrotki, nic więcej. Problem w tym, że nie mamy pojęcia, jak tego używać, to jest jak nabity pistolet w rękach dziecka i dlatego nas dymają, aż nam zęby trzeszczą. Kiedyś w szkołach obowiązkowa była nauka logicznego myślenia, czyli trivium, a teraz uczą jedynie wkuwać i klepać regułki, zamieniając ludzi w stado baranów. Rozbierzmy temat na logikę. Jaś Kowalski to własność Jasia Kowalskiego. Oto dlaczego. Pierwsze, owa korporacja została stworzona poprzez podpis Energię rodziców Jasia Kowalskiego. Bez udziału jego rodziców działających w jego imieniu ta osoba prawna nie powstałaby wcale. Oto pierwszy dowód na logikę, że Jaś Kowalski należy do Jasia. Drugie, owa korporacja istnieje tylko tak długo, jak długo żyje Jaś. W momencie jego zniknięcia Jaś Kowalski przestaje istnieć z automatu. Akt zgonu oficjalnie rozwiązuje ten byt korporacyjny, czyli drugi dowód, że Jaś należy do Jasia. Trzeci, owa korporacja nie jest w stanie zrobić nic sama, nie w stanie, żeby iść do pracy, nie podpisze umowy o pracę, nie odda podatków i nie kupi domu. Do wszystkiego jest potrzebny żywy Jaś, a jego podpis jest na wagę złota. Bez niego korporacja to martwy twór, nic więcej, oto trzy dowód. Jest ich wiele, ale te najbardziej oddają postać rzeczy. To jest początek historii. Niestety, bez zrozumienia, skąd się biorą pieniądze, nikt nie uwolni się od jarzma lichwy. Dlaczego jest takie ważne, żeby zrozumieć tę całą iluzję, bo na tej podstawie są stwarzane pieniądze. Pieniądze z powietrza, o czym już teraz niemal każdy wie, tylko nie wie, jak to ugryźć. Tego jest naprawdę ogrom, więc ograniczę się wyłącznie do istotnych elementów, bo myślę, że od tego zależy poziom finansów, a tym samym życia. Przekręt wszechczasów, część druga. Dlaczego jest takie ważne, żeby zrozumieć tę całą iluzję, bo na tej podstawie są stwarzane pieniądze, pieniądze z powietrza, o czym już teraz niemal każdy wie, tylko nie wie, jak to ugryźć. Tego jest naprawdę ogrom, więc ograniczę się wyłącznie do istotnych elementów, bo myślę, że od tego zależy poziom finansów, a tym samym życia. Jak robiłem akt urodzenia mojej córci, miałem śmieszną historię tu, w urzędzie. Podpisując akt pod nazwiskiem ja i moja dziewczyna, podaliśmy status naszej osoby jako tak zwane GRANTOR, czyli ktoś, kto bardzo wyraźnie określa swoją rolę w tym procesie. Grantor, ponieważ moja córcia urodziła się tu, w UK i jest właścicielem części majątku tejże ziemi i jak kiedyś będę działał z jej bondem, ten akt urodzenia nie zostawia nic do interpretacji. To ja składam na ręce rządu majątek mojej córki. Zauważ, że każdy adwokat bądź inny szubrawca systemowy zawsze określa swój status, LLP Jaś Kowalski, mecenas Jaś Kowalski, doktor Jaś Kowalski i tak dalej. To nie tylko po to, żeby się pochwalić, wierz mi gwiazdka. Mijają lata, maluch Jaś rośnie i nie ma żadnych kłopotów, osiąga pełnoletność i od tej pory jest w stanie zarabiać na siebie, podpisywać umowy i brać kredyty z banków, tu się robi ciekawie. Jaś idzie do banku, bo potrzebuje gotówki na rozkręcenie biznesu, powiedzmy 100 tysięcy złotych. Bankier szybko sprawdza Jasia, czy nie wisi gdzieś kasy i chętnie przynosi umowę o pożyczkę. Jaś czyta, pomijam, że połowy nie rozumie z legaleze i chętnie podpisuje umowę, idzie do domu i czeka, aż fundusze znajdą się na jego koncie. Co się dzieje dalej wewnątrz systemu? Ów bankier idzie do innego pokoju, jego zwierzchnik podpisuje ową umowę niczym czek dosłownie. To nazywa się endorsement i owa umowa magicznie zamienia się w czek. Według Bills of Exchange owa umowa to tak zwane NEGOTIABLE instrument, czyli nic innego jak PROMISSORY note, czyli obietnica. Zapłaty, dokładnie ta sama forma pieniędzy, jakie nosimy w portfelu, dosłownie. Owa umowa zamieniła się w czek, czek zostaje wpłacony na demand account, później zamienia się w elektroniczne cyferki i Jasiu ma siano, Jasiu ma dług, tylko na niby. Co się dzieje dalej? Owa umowa podstemplowana, zamieniona na czek, a potem na cyferki idzie dalej, to nie koniec. Bank zbiera takie umowy w SPV Special Purpose Vehicle i sprzedaje na Wall Street, a potem dzieją się już inne rzeczy, nieważne dla Jasia. Dlaczego to piszę? Bo tu jest właśnie wolność. Dosłownie. Jaś za pomocą Jasia podpisał umowę, ta umowa należy do jej stwórcy, nikogo innego. Co więcej, Jaś otrzymał dostęp do prywatnego kredytu.
Bank nie dał Jasiowi ani nawet Jasiowi żadnych pieniędzy. Prawo bankowe zabrania pożyczania pieniędzy depozytorów, wszystkie pseudopożyczki, może poza małymi firmami tak zwane equity LNDR, gdzie ludzie operują gotówką, są stwarzane na tej podstawie. Zanim zacznę tłumaczyć, jak to wykorzystać i uwolnić się od jarzma lichwy, zrób sama albo ktoś, kogo znasz, taki mały eksperyment. Jeżeli masz pożyczkę na samochód, dom, bądź kartę kredytową, bądź inną, większą pożyczkę, idź do banku i umów się na spotkanie. Powiedz, że chciałabyś zobaczyć swoją umowę o kredyt. Ta pierwsza, ta, gdzie widnieje twój własnoręczny podpis. Nie kopię, nie skan, faks i inne wydruki, ten kawałek papieru, który osobiście podpisałaś. Jeżeli nawet ci go pokażą do rąk własnych, odwróć go i zobacz, czy nie jest podbity i zadatowany zupełnie jak czek. Zobaczysz, co z bardzo ciekawego. Przekręt wszechczasów, część trzecia. Nie będę się zagłębiał za mocno, żeby nie narobić bałaganu dla kogoś, kto nigdy nie miał styczności z tym tematem. Proponuję kilka ćwiczeń umysłowych dla zrozumienia większego obrazka. Pierwsze. Czy nikomu nie wydaje się dziwne, że od 2008 roku niemal cały świat brnie w jakieś dziwne długi? Wszędzie są cięcia, oszczędności, ludzie tracą pracę, etaty znikają, wszystko idzie dosłownie w czarną dupę, a lichwa rośnie w siłę. Jest coraz więcej chętnych do udzielania pożyczek, banki i bankierzy z roku na rok stają się coraz bogatsi, nawet dziecko dzisiaj widzi, że coś tu śmierdzi i to wielkim bąkiem, że tak powiem. A tak na marginesie, nikt nie mówi o tym, komu ten cały świat wisi taką ilość pieniędzy i jakim cudem, prawda? Drugie. Czy nikomu nie wydaje się dziwna chęć pożyczania pieniędzy przez instytucje finansowe w czasach, kiedy ludzie mają coraz mniej, kiedy oboje rodzice muszą zasuwać, a w domu coraz mniej? Firmy pożyczkowe rosną jak grzyby po deszczu, jeszcze do niedawna można było otrzymać sporą pożyczkę dosłownie na gębę. Ludziom w USA rozdawano pożyczki na domy, wiedząc doskonale, że nie będą mieli szans ich spłacać. Dom za 500 000 ogrodnikowi zarabiającemu minimalną płacę. Trzeci. Nikomu nie wydaje się dziwny fakt, że przy tak ogromnym odsetku niespłaconych zadłużeń banki i lichwa rosną w zastraszającym tempie. Przecież jakby banki traciły te wszystkie miliony, a te wszystkie miliony były pożyczane z pieniędzy depozytorów, to nie tylko banki by splajtowały, ale również depozytorzy. Nie poruszam systemu fractional reserve banking na razie. Te i masę innych pytań można zadawać ludziom na stołkach, tylko system jest bardzo sprytnie zbudowany. Na tak zwanej linii frontu siedzi cała masa głąbów z dyplomami. Tak zwane papugi nie potrafią samodzielnie myśleć i guzik wiedzą. Więc odbijasz się jak piłka od ściany przez pewien czas i tylko najwytrwalsi dojdą tam, gdzie trzeba. Wracamy do tematu tworzenia pieniędzy, bo tu jest nasza szansa, żeby powalić tego giganta na glinianych nogach. Jak już wcześniej pisałem, wasza umowa o pożyczkę jest zamieniana na czek i depozytowana na demand account i nagle powstały fundusze. Zgodnie z prawem finansowym osoba kreująca promissory note, nasza umowa własnoręcznie podpisana, jest jej właścicielem. Do zakończenia trwania owego kontraktu umowa powinna być przechowywana w banku, a po zakończeniu spłat owej pożyczki powinna zostać oddana jej twórcy. Tak się jednak nie dzieje i tu jest sposób, żeby zamieszać w kotle lichwy. Są ludzie, niektórych znam osobiście, którzy w ten sposób najpierw zamrozili swoje pożyczki, po czym mieli je zupełnie odpisane, set off, nie wiem jak to po polsku. Pierwszy etap, jaki otwiera puszkę Pandory, to żądanie inspekcji pierwszej umowy, tej własnoręcznie podpisanej przez kredytobiorcę. Tu, właściwie. Wszyscy starający się o ten zabieg dostali odpowiedź odmowną, odprawiono ich z kwitkiem. Niektórym nawet bank odpisał, że gdzieś ją zgubili. Tym, którym pokazano, umowa była podbita i podpisana przez przedstawiciela banku, czyli ten dokument został ENDORSED wpłacony na konto. Przy jakiejkolwiek próbie zadawania niewygodnych pytań bank albo olewa sprawę, albo zaczyna straszyć, albo udaje głupka poważnie. Zanim jednak ktoś zdecyduje się na grzebanie w tym kotle, musi pamiętać jedno, zanim dotrze do miejsca, gdzie po szeregu korespondencji udowodni tę całą umowę jako przekręt, musi regularnie spłacać swoje zobowiązania. Zbyt wczesne zaniechanie spłat spowoduje, że dotarcie do końca procesu będzie bardzo utrudnione, bo sąd wydaje wyrok tylko na podstawie komercyjnego zobowiązania, na co jest dowód umowa, a cały proces udowodnienia fałszu jeszcze nie został zakończony.
Po otrzymaniu negatywnej odpowiedzi dotyczącej inspekcji umowy trzeba listownie zadać szereg pytań. Niektóre muszą być pod tak zwaną pełną odpowiedzialnością komercyjną. Jedno z takich pytań skierowanych do wyższego managementu banku brzmi: czy fundusze na moją pożyczkę były w depozycie banku przed podpisaniem umowy? Czy w razie niespłacenia owej pożyczki bank straci ową sumę? Na te pytania nigdy nie otrzymacie odpowiedzi, przynajmniej takiej, która mówi jasno tak lub nie, i co więcej, nikt z personelu, może jakiś frontowy wacek na kasie, się pod tym nie podpisze. Do tego procesu jeszcze wrócimy, ale jednego chcę uniknąć. Nie chcę, żeby ktokolwiek próbował robić coś na pół gwizdka, bez zrozumienia, jak to wszystko działa, i ja osobiście nie udzielam żadnych rad prawnych. Dzielę się informacjami, jakie zdobyłem, i swoimi osobistymi doświadczeniami, o tym później. Nic poza tym, każde działania, jakie ktokolwiek podejmie, są wyłącznie na jego własną odpowiedzialność. Zrozumiałe jest, że jak tylko zacznie się niewygodna sytuacja dla lichwiarza, będzie walka na ostro, więc proszę pamiętać o tym, co powiedziałem. Nie chcę również, aby te informacje służyły wyłącznie rozwaleniu lichwy, to są wrota do wolności moim zdaniem. Musimy zrozumieć naturę naszego niewolnictwa, skąd się wzięło i jak z tym skończyć. I sama umiejętność odwalania bankowych pasożytów nie da wam wolności. Musimy zrozumieć, dlaczego ktoś nami rządzi, dlaczego mamy obowiązki płacenia podatków, za które nie mamy żadnych benefitów, i całą masę innych problemów. Na zakończenie tego pisma kilka pytań, które mogą być jak drzazga w pupie, i większość ludzi nie ma najmniejszej ochoty o tym rozmawiać. Dlaczego Polska to republika, a ustrój miłościwie panujący na tym kawałku piachu to demokracja, a właściwie korporacyjna demokracja, połączenie korporacyjnego świata i świata polityki w jednym kraju, to definicja faszyzmu? Demokracja i republika to dwa zupełnie przeciwstawne ustroje. Demokracja to tak zwane PB rule, czyli siła większości, a prawa jednostki są nieważne, natomiast w republice prawa jednostki są najwyższym dobrem. Nie jest to dziwne. W jakim celu rząd Republic of Poland został zarejestrowany jako korporacja? Nawet Urząd Królowej Angielskiej to zarejestrowana korporacja, po co? Dlaczego ludzie posiadający majątek w postaci prawa do ziemi i jej zasobów, akt urodzenia między innymi jest dowodem na to, nie mogą z tego korzystać? A może prościej, dlaczego nasz Jaś urodzony na polskiej ziemi nie ma prawa do korzystania z jej zasobów? Albo do tego, żeby sobie postawić dom, za to musi kupować ten kawałek ziemi od innego człowieka, kogoś również urodzonego na tej samej ziemi. Nie mam na myśli prywatnych właścicieli, mam na myśli te fikcyjne twory, korporacje, takie jak rząd, gmina i ten cały szajs. Jakim prawem jeden Polak przywłaszcza swojej korporacji ziemię, a potem sprzedaje ją innym rodakom? Czy on ją kupił od Boga? Od dziecka tłuką nam do łba, jaka to demokracja jest wspaniała i sprawiedliwa. Mam pytanie, ćwiczymy ten debilny system od wielu, wielu lat, czy jest ktoś przy zdrowych zmysłach, kto zaprzeczy, że nasz kraj cały, demokratyczny, świat, zobacz Grecję, kolebkę demokracji, idzie dosłownie, dosłownie w czarną dupę. Definicja szaleństwa według Einsteina, robić w kółko to samo oczekując innego rezultatu, brzmi znajomo. W świetle prawa naturalnego, nieustawowych bredni, każdy człowiek jest sobie równy, nikt nie ma prawa dyktować zachowania drugiemu człowiekowi, sytuacja zmienia się, gdy zachodzi krzywda. Więc jakim cudem wszyscy ludzie zostali dosłownie zredukowani do sługusów? Ludzie, my jako naród, nie mamy nic do powiedzenia, zupełnie. Nikogo to nie dziwi. A może, dobrowolnie, zapisaliśmy się do korporacyjnej RP, nasz status z rdzennego mieszkańca został zredukowany do pracownika korporacji, dostaliśmy numer ID, PESEL, całą masę przywilejów, szef nam powie, ile możemy zarabiać, minimalna płaca, ile mamy wolnego, ile lat będziemy pracować, a na koniec, gdzieś koło 70-tki dostaniemy jakieś ochłapy, emeryturę. Proszę pamiętać, że jesteśmy właścicielami części bogactwa tego kraju, tylko nie w roli pracownika RP, a w roli rdzennego mieszkańca ziemi zwanej Polska. Jest wiele pytań i tematów, o których ludzie nie chcą rozmawiać, wiem nawet dlaczego. Zabawny jest fakt, że najmniej do powiedzenia albo zupełne bzdety płodzą ludzie wykształceni, ci z nosem pod chmury i kilkoma dyplomami. Oni niestety są najbardziej pokrzywdzeni przez system, w ich mózgownicach zdolność logicznego myślenia została niemal całkowicie wytrzebiona. Ludzie nie chcą rozmawiać o takich rzeczach, bo bardzo szybko dochodzą do wniosku, że to my, tak, my wszyscy jesteśmy winni tego burdelu.
Nasza ignorancja jest przeogromna, nawet nie ignorancja, bo to według definicji jest brak informacji na jakiś temat, ale nasze olewactwo. W dzisiejszych czasach mamy dostęp do informacji bardziej niż kiedykolwiek w historii człowieka, jednak przeciętny człowiek spędza kilka godzin dziennie oglądając intelektualną sraczkę w TV lub dezinformatorów internetowych. Trochę się zagalopowałem, wracam do tematu aktu urodzenia i pieniędzy w następnej części. Przekręt wszechczasów, część czwarta. Wracając do aktu urodzenia, postaram się trzymać tematu. Przykłady, jakie podaję, są po części zaczerpnięte z mojego życia za granicą, w kilku krajach, jednak wszystkich należących do bloku IMF, więc wszędzie system jest niemal identyczny. Na podstawie aktu urodzenia są stwarzane inne dokumenty dla naszego Jasia. Jaś dostanie dowód osobisty, paszport, może kiedyś prawko, kartę ubezpieczeniową i tak dalej. Zabawny jest fakt, przykład z USA, że na akcie urodzenia jest napisane jak byk, do not use it as identification, czyli nie używać jako dowód identyfikacji, a jednak w urzędzie proszą o ten papier, to też nie przypadek. Jaś otwiera konto w banku, gdzie podaje swój PESEL. Proszę pamiętać, że ten numer jest nadany przez korporację RP, więc nie należy wyłącznie do Jasia, Jaś jest tylko jego użytkownikiem, nie właścicielem. Konto bankowe założone przy udziale numeru PESEL nie jest wyłącznie własnością Jasia. Jak myślicie, dlaczego komornik z urzędu może sobie tak po prostu zająć wasze pieniądze? Pieniądze zdeponowane są w prywatnej instytucji, tego nie muszę tłumaczyć. Jeżeli Jaś jest pracownikiem RP, a jego konto nie jest prywatne, to RP ma prawo nie tylko tam zaglądać, ale i zabrać, co jej się podoba. Pomijam fakt, że przy zakładaniu konta dajecie power of attorney instytucji bankowej do robienia z waszą kasą, co im się tylko podoba. Jak myślicie, jakim cudem oskubali ludzi na Cyprze z depozytów? Haircut, czyli zwędzili ileś procent z prywatnych kont i nikt nie poszedł siedzieć, zabawne, prawda? Jest sposób, żeby założyć konto w banku bez udziału numeru PESEL bądź innego korporacyjnego numeru. Nazywa się to non-interest bearing account, ale jest to bardzo trudne. Sam jeszcze tego nie zrobiłem, więc złożę raport, jak mi poszło w przyszłym czasie. Nasz Jaś idzie do pracy. W momencie podpisania umowy o pracę pokazuje swój dowód, dowód na to, że pracę podejmie za pośrednictwem Jasia, czyli swojego korporacyjnego bytu, a co za tym idzie, ma obowiązek dostosować się do zasad korporacji RP i grzecznie robić, co mu się nakazuje. Jaś będzie zarabiać kasę, część tych pieniędzy zostanie mu odebrana w postaci podatków, sam dobrowolnie się na to zgodził, reszta zostanie wpłacona na konto bankowe, gdzie widnieje Jaś. Proszę wyjąć swoją kartę bankomatową i zobaczyć, co jest na niej napisane dużymi literami, Jaś Kowalski, i nie dlatego, że ludzie mają wadę wzroku, zapewniam was. Tu muszę powiedzieć, że system powoli robi się zupełnie zuchwały, wiedzą, że pospólstwo jest kompletnie ogłupione, więc coraz częściej pisanie dużymi literami jest zastępowane bądź kombinacją dużych i małych, a czasami, zupełnie na barana, małymi. Wiedzą, że my nic nie kumamy, więc się nawet nie przejmują. Ale zasady się nie zmieniają, nigdy, więc jak się nauczymy, o co chodzi, to czy duża, czy mała litera, nie zrobi żadnej różnicy. Mijają lata, Jaś zakłada rodzinę, chciałby kupić dom, więc idzie do swojego banku i postanawia wziąć kredyt na ten dom. Ten proces dostępu do prywatnego kredytu opisałem już wcześniej. Jest zupełnie podobnie jak w przypadku pożyczki gotówkowej na samochód i tym podobne, jednak z małą różnicą. Otóż tak zwane mortgage, czyli pożyczki na nieruchomości, to największy rynek i chleb powszedni lichwy, więc jest kilka małych różnic. Podaję na przykładzie USA i UK, bo w RP nie mam doświadczenia, ale jestem przekonany, że proces jest niemal identyczny, bo zasada działania jest ta sama. Jaś podpisuje umowę o kredyt za pomocą Jasia, oczywiście na sumę wcześniej ustaloną, bankier zwija umowę i całą masę innych papierów. Jaś idzie do domu i czeka na sfinalizowanie umowy, ale będzie musiał pojawić się jeszcze raz i podpisać resztę dokumentów, proszę zapamiętać ten moment, bardzo ważne. Bankier robi swoje, sprawdza, pręży się tu i tam i woła Jasia, żeby zakończyć proces kredytu, żeby Jaś mógł w końcu zamieszkać w swoim M. I co dalej, a właściwie co się stało, jak wyglądał ten proces i jaką rolę w nim pełnił Jaś i jego osoba prawna Jaś? Jaś na pierwszym spotkaniu pojawił się w roli, jaka ma ogromną władzę, władzę stwarzania pieniędzy. Pamiętajmy, że całe fundusze na ten pseudokredyt powstały przy pomocy kawałka papieru, umowa kilku podpisów po obu stronach i obietnicy spłacenia należności.
Te wszystkie elementy to składniowe tak zwane PROMISSORY-NOTE, czyli pieniędzy poza datą, bo to jest następny szwindel. Pamiętamy, że owa umowa zostaje zamieniona w czek i zdeponowana na nowiutkim koncie pod imieniem Jaś Kowalski, czego właścicielem jest kto? No właśnie, nikt inny jak Jaś Kowalski. To są jego fundusze, wiem, że ciężko to ogarnąć, to brzmi jak stek bzdur, ale zapewniam was, że tak jest. Jaś pojawiając się na drugim spotkaniu, żeby sfinalizować kredyt, nakłada już inną czapkę, dalej posługuje się swoim korporacyjnym bytem Jaś Kowalski, jednak tym razem podpisuje resztę dokumentów w roli kredytobiorcy, to jest zupełnie nowy kontrakt, który zobowiązuje Jasia do spłacania owego wyimaginowanego kredytu. Żeby pokazać to na przykładzie łatwiejszym do zrozumienia. Bywa nieraz, że człowiek pełni różne funkcje, ktoś kto jest ministrem transportu, ma swoją prywatną firmę naprawiającą drogi. Bywa, że przetarg na pracę nad publicznymi drogami wygrywa firma owego ministra, bądź pod innym szyldem, ale wciąż jego. Czy to jest konflikt interesów? Czy ten minister dał sam sobie tę pracę po znajomości? Na pierwszy rzut oka oczywiście, w świecie biznesu niestety nie. Jak robił przetarg na pracę, miał na głowie czapkę ministra, przyznając pracę swojej firmie, odbierając, podpisując umowę na tę pracę, zrobił to nosząc inną czapkę prezesa firmy budowlanej naprawiającej drogi. To jest nie w porządku, ale tak niestety działa commerce business. Równie ważne, co się mówi, jest to, kto to mówi. W świecie biznesu ten epizod to nie konflikt interesów. Dlaczego podaję taki przykład? My również nosimy czapki, wcielamy się na co dzień w inne role, piastujemy stanowiska, które niosą ze sobą przywileje, ale również masę zobowiązań. Nasza rola jako pracownika RP jest z góry założona 24 na dobę, a my, grzecznie jak stado baranków, udowadniamy to na każdym kroku. Ile razy legitymujemy się rządowym korporacyjnym ID zwanym dowodem? Osobistym, ile razy dziennie używamy karty płatniczej Jaś Kowalski i pobieramy kasę z konta owego pracownika. Robimy te wszystkie rzeczy wiele razy dziennie, nie mając zielonego pojęcia, co się z tym wiąże. Wracamy do aktu urodzenia i pieniędzy. Ludzie i ja sam do niedawna miałem mocne przekonanie, że to banki nas wszystkich wykańczają i nie ma na to rady. Otóż nie tak do końca. Pamiętajmy, że my jako żywe istoty mamy mnóstwo ról, jakie gramy. Jedną z nich jest nasza suwerenna rola kogoś, kto się urodził na polskiej ziemi i ma prawo do jej zasobów i bogactwa, pamiętacie? Tylko jest mały problem, ten człowiek, a właściwie jego rodzice, po podpisaniu aktu urodzenia zabrali się w siną dal i nigdy się nie pojawili. W zamian nadali swojemu Jasiowi rolę pracownika własności korporacji RP i ten biedny Jasio do końca swoich dni będzie piastował tę posadę, zredukowany do numeru PESEL, jako nic nieznaczący śmieć i chyba co do tego nikt nie ma żadnych złudzeń. Co się stało z majątkiem Jasia? Jaś nigdy się nie pojawił, żeby z niego skorzystać. Proszę pamiętać, że to nie są tak do końca pieniądze, które możemy po prostu wyjąć z systemu. Niektórzy to zrobili, ale dostali tę opcję, żeby zamknęli japę i nie budzili reszty lemingów. Te fundusze są do użycia wewnątrz systemu, na potrzeby niezbędne do utrzymania Jasia przy życiu, dobrym i zdrowym życiu, na rachunki leczenia, na rachunki za wodę i prąd. Pamiętajmy, że te dobra są w większości generowane z naszych zasobów ziemi, więc należą się wszystkim za darmo. Jedyną opłatą, jaką może pobierać administrator, są fundusze potrzebne na budowę i naprawy systemu dostawy, nic więcej. Te fundusze mają na celu udostępnić ziemię pod budowę domu dla Jasia. Jak myślicie, skąd Kaddafi brał tyle siana, żeby ludziom dać bezzwrotne dofinansowanie na mieszkanie, samochód, służbę zdrowia? Z ropy. Okej, a ropa czyja? Jego czy ludzi na owej ziemi? No właśnie teraz gryzie ziemię, bo to nie podobało się naszym demokratorom jak obierak banana i spółka. Więc tak naprawdę mamy wszystko, czego nam potrzeba, o ile prostsze byłoby życie, gdybyśmy mieli dom, nie płacili podatków dochodowych, mieli służbę zdrowia z prawdziwego zdarzenia i piękną emeryturę. Nie musimy płacić ZUS ani innych składek, to wszystko jest rozkradzione niestety. Bank to jest tylko coś na obraz lustra, tak to prawda, że chłopacy się rozkręcili i zaczęli nadużywać swoich możliwości i okradają ludzi, ale jak sprowadzimy ich do oryginalnej roli, nie mają żadnej władzy. Są tu tylko po to, żeby konwertować formy pieniędzy, umowa, promisory, note, cyfry. Na ekranie fundusz na koncie i pośredniczyć za niewielką opłatą pomiędzy rolami, jakie pełnimy na co dzień. Nic innego.
Bank trzyma kontrolę nad tym, żeby ludzie nie powariowali i nie zaczęli tworzyć trylionów, jak poznają prawdę. Chyba nie muszę nikogo przekonywać, że taka samowolka byłaby katastrofą dla ekonomii. Jutro każdy miałby bilion dolar i bułka kosztowałaby 60 bilionów dolarów. Ludzie w większości nie są jeszcze gotowi, żeby pilnować tych spraw. Chciwość i lenistwo razem z głupotą niestety pogrzebałaby całą rasę ludzką, jeżeli bank wyjawiłby, jak tworzyć pieniądze. Przekręt wszechczasów, część piąta. Ludzie sprawnie działający w systemie bardzo dokładnie określają swój status. Nie mam na myśli statusu materialnego bądź nadmuchanego ego, żeby pokazać komuś, że ma doktorat bądź jest prawnikiem. Prawda, że ogół nie rozumie, o co chodzi i robi to z automatu, są jednak ludzie, którzy doskonale wiedzą, co robią i po co. Jak już pisałem wcześniej, wewnątrz systemu bardzo ważna jest rola tak zwana capacity, czyli urząd, jaki piastuje dany człowiek. Jak Obomba Asklaun zwraca się do ludzi, każdy, kto wymienia jego osobę, mówi wyraźnie President of United States Barack Obomba. Buźka mrugająca okiem, jak dostajemy list od kancelarii, jest wyraźnie napisane LTD, mecenas, sędzia, ktokolwiek do nas się zwraca, nawet najmniejsza gnida sądowa tutaj, czyli magistrate, zawsze podaje tytuł przed nazwiskiem. Dlaczego? Otóż działa to na kilka sposobów. Pierwsze, wyraźnie zwraca uwagę na fakt, kto do nas pisze. Człowiek Barack Obama może mi co najwyżej podskoczyć, ale kiedy ja noszę czapkę pracownika USA, to prezydent Barack Obama może wsadzić mnie do pudła na resztę życia bez przywileju procesu i bez postawienia zarzutów na podstawie jakiejś bzdurnej ustawy o terroryzmie, nawet jak nie zrobiłem zupełnie nic, gwałcąc moje wszystkie prawa ludzkie, tylko dlatego, że nie mam żadnych praw ludzkich naturalnych, kiedy piastuję rolę pracownika USA lub innej korporacji, jak na przykład RP. Drugie, stawia wyraźną barierę pomiędzy oficjalnym stanowiskiem a prywatnym statusem nadawcy. Co to znaczy, jeżeli dostajemy korespondencję od adwokata, to pisze do nas adwokat, dajmy na to Andrzej Nowak, nie Andrzej Nowak, lat 38, ojciec, 2 dzieci, to bardzo ważne. Pan Andrzej w swojej oficjalnej roli jako mecenas Andrzej Nowak ma nie tylko swój biznes, ale również ma swoją polisę ubezpieczeniową na ten biznes i rolę, jaką pełni. Jest ubezpieczony w roli mecenasa na wypadek, jakby zrobił jakąś krzywdę komuś w czasie swojej pracy. Takich skurwysynów jest w Polsce tysiące, niestety. Więc tu jest ściana bezpieczeństwa dla pana Andrzeja. Jeżeli zrobi on komuś krzywdę i zostanie to udowodnione, pan Andrzej nie będzie bulić ze swojej kasy, a już na pewno nie całą sumę. Pan mecenas Andrzej Nowak za pośrednictwem ubezpieczyciela pokryje koszty. Ojciec dostaje pismo od lekarza pani dr Anny Sobota, że na badanie trzeba czekać aż 7 miesięcy, ojciec umiera po 3 miesiącach. Czy pani Anna Sobota będzie miała kłopoty? Nie, dr Anna Sobota robi dokładnie to, co korporacja NFZ pod opieką RP jej nakazała, a w swojej oficjalnej roli ma również ubezpieczyciela, na wypadek gdyby córka owego ojca chciała kogoś zaskarżyć, majątek pani Anny Sobota w prywatnej roli będzie nietknięty, bądź bardzo nieznacznie, to się tyczy niemal wszystkich ról posad capacities, jakich używamy na co dzień. Dlaczego policjant wali pałką nastolatka i nie idzie siedzieć za zabójstwo? Bo stróż prawa korporacyjnego ma ubezpieczyciela, który za to zapłaci. Albo i nie, bo dziś ludzie nie znają swoich praw. Ten sam policjant po pracy zabije 14-latka w swojej prywatnej roli, idzie siedzieć na parę lat, zazwyczaj dużo krócej, bo koledzy z systemu, sędziowie, dbają o swoje pieski, policję. Trzeci. Tytuł określa również przynależność do organizacji. Adwokat jest członkiem Bar Association, czyli Law Society. Każda adwokacka gnida, mówię to celowo, bo wiem, kim są i jaką rolę pełnią w systemie, która zdała egzamin Bar, jest członkiem tego bractwa i cieszy się niemal nieograniczoną wolnością do popełniania błędów, które kosztują majątki, a nierzadko życie ludzkie. Na tym to polega. Każdy, kto robi to świadomie, używa swojego tytułu po to, żeby oddzielić siebie człowieka od roli, jaką pełni w systemie, a co za tym idzie ograniczyć odpowiedzialność, jaką ponosi podczas pełnienia tejże roli. My zakładamy wiele czapek codziennie, mamy również rolę wewnątrz naszej osoby prawnej, rolę, która daje nam bardzo dużą władzę nad tym korporacyjnym bytem, ale o tym w innej części. Przekręt wszechczasów, część szóstego. Ten cały system stwarzania pieniędzy z niczego, a potem mnożenia ich niemal dziesięciokrotnie, to dzisiaj podstawa biznesu wewnątrz systemu. Praktyki monetaryzacji obietnic spłaty promisory note sięgają setek lat wstecz.
Kiedyś bardzo ryzykowne było przewożenie złota i innych kosztowności statkami, narażonymi na ataki piratów, którzy pracowali dla korony w serio, więc Merchants, czyli ówcześni biznesmeni, wymyślili, że kawałek papieru podpisany przez obie strony interesu będzie miał równowartość pieniężną. Mój komentarz, jak zwykle zabawa w tezę i antezę. Piraci pracowali dla ówczesnej korony. Oficjalnie dwie walczące ze sobą strony. Za kulisami jednak byli po tej samej stronie. Dzięki temu teatrowi doszło do syntezy, czyli przeniesienia realnej wartości na papier. Stopniowy wieloletni plan hybryd znów zadziałał, a tępi niczego nie podejrzewający ludzie jak zwykle niczego nie zumali. Tylko istota duchowa, jaką jest diabeł, szatan, mogła to zrealizować za pomocą ludzkiej części swojej władzy tu na ziemi. Czyli za pomocą rządzących hybryd bezdusznych ciał z demonami w środku. Ktoś chciał zapłacić za owie z 0,5 tony złota, wystawiał papier, statek wiózł papier, a później ten, kto to otrzymał, mógł spieniężyć ten dokument bądź wymienić go na inny towar bądź usługi. W razie napadu na statek papier nie mógł być spieniężony przez pirata, dla niego to był tylko kawałek papieru. Bill of Exchange 1882 akt. Ten pomysł sam w sobie nie jest wcale zły, tylko jak wszystko inne w naszym życiu został dosłownie porwany przez cwaniaków, zupełnie jak koncept rządu państwa, religii i inne programy uprawiane dziś przez miliony nieświadomych istnień. Problem polega na tym, że z roku na rok jesteśmy coraz głupsi, niestety ja jak najbardziej zaliczam się do tego grona. Rok po roku nasza zdolność do myślenia ulatuje niczym ptaki do ciepłych krajów, dzięki telewizji, natłokowi mediów i tej całej rozrywkowej rąbanki dla półdebili, jaką karmimy nie tylko siebie, ale i nasze dzieci. Proces odwalania lichwy będzie kontynuowany, jeżeli Maria pozwoli poświęcić temu tematowi kawałek miejsca na blogu. Jasne, że pozwalam, lichwa to podstawa tego przekrętu, więc trzeba wiedzieć, jak nas robią w Bambuco MS. Nie damy rady streścić wielu lat opresji w kilku krótkich artykułach, poza tym, jak już pisałem wcześniej, ktoś, kto nie ma podstaw wiedzy na temat systemu, może zrobić sobie krzywdę skacząc do wielkiego psa z małym patyczkiem. Ja bardzo chętnie oddam wszystko, co wiem na ten temat, podam też moje własne sukcesy w tym temacie i dokładny opis, jak to zrobiłem. Ale to musi być zrobione od podstaw, proszę mi wierzyć, banki nie poddają się szybko i łatwo. Pamiętajmy, że mimo tego, że sądy są nasze, ludzie w tych sądach są w dużej mierze opłacani przez system finansowy, lichwę, żeby upewnić się, że będą istnieć długie lata. Ostatni sędzia, jaki w historii publicznie przyznał rację właścicielowi niespłaconego domu i pogonił bank, został znaleziony w rzece na krótko przed emeryturą. Ale to było dosyć dawno, dzisiaj ludzi częściej się kupuje niż zabija. Przychodzi moment, kiedy zaczynają być niewygodni i dostają tyle kasy, ile chcą, żeby siedzieć cicho. Lichwa i tak stwarza pieniądze z powietrza, więc dla nich suma nie gra roli. Wracając do aktu urodzenia, posłużę się przykładami z życia innych ludzi, daleko bardziej doświadczonych ode mnie w tym temacie. Jednym z nich jest Dean Clifford, którego ja darzę ogromnym szacunkiem. Chłopaka wsadzają do pudła co jakiś czas, do izolatki, żeby nie uczył osadzonych, jak wyjść z paki, ale on nie tylko mówi, on żyje tak, jak uczy. Kto z was wierzy, że potrzebuje prawa jazdy, żeby jechać samochodem? Pewnie wszyscy, okej, zapytam inaczej. Kto z was myśli, że potrzebuje pozwolenia drugiego człowieka, żeby przemieścić się z jednego miejsca na drugie, w sposób, jaki mu się podoba, zakładając, że w czasie tej akcji nie robi nikomu krzywdy? Myślę, że ręce pospadały tym razem. Czy naprawdę myślicie, że ktoś musi nam dać zgodę, żeby przejść, przeskoczyć bądź przejechać z A do B? A jakim prawem? W którym momencie naszego życia straciliśmy zdolność decydowania o samych sobie? Zostało nam to odebrane siłą. Czy dobrowolnie oddaliśmy to prawo? Kto z was myśli, że Bronisław Komorowski i jego świta, wiem, to już przeszłość, ale to tylko przykład, ma większe prawo do kawałka ziemi na tym globie, zwanym Polską, niż ja czy ty? Nikt. To dlaczego idziesz kupować ziemię od instytucji, korporacji tych ludzi, żeby postawić sobie dom dla swojej rodziny? Wszyscy urodziliśmy się na tym samym kawałku piachu, prawda? Zmierzam do tego, żeby ludzie zaczęli zadawać sobie pytania logiczne, które zmuszą ich do myślenia na tyle, żeby zrozumieć dynamikę, jaka istnieje między rolami, jakie pełnią ludzie. Skoro policjant to public servant, służba publiczna, a ja jestem częścią public, to chyba się samo przez się rozumie, kto ma wyższą jurysdykcję na tym obrazku, prawda?
Więc jakim prawem mój sługa drze japę na mnie na ulicy, obraża mnie, wali mnie pałą w łeb, kiedy mu się podoba? Nikomu nie wydaje się to dziwne. Czy jest dopuszczalne, żeby sprzątaczka to? Tylko przykład, nie obrażam sprzątaczek, broń Boże, darła japę na prezesa, a ten posłusznie spuszczał głowę i przepraszał. No chyba raczej nie, a to widzimy na co dzień, wszędzie i nikt się nie dziwi. Jak to się ma do aktu urodzenia, żeby zostać w temacie? Jeżeli jesteśmy współwłaścicielami ogromnego bogactwa ziemi, zwanej Polska i mamy na to dowód, akt urodzenia to ten majątek został złożony pod opiekę rządu na czas nieokreślony. Zupełnie tak, jak ktoś zakłada. Trust powiernictwo i wyznacza TRUSTE powiernika, żeby zarządzał majątkiem najlepiej jak potrafi, zgodnie z założeniami właściciela. Problem w tym, że my nie daliśmy żadnych wytycznych przy składaniu naszego majątku. To nie koniec. Nasi rodzice utracili swoje prawa do naszego majątku, działając w naszym imieniu, w momencie osiągnięcia przez nas pełnoletności. W momencie 18 urodzin w Polsce przynajmniej my, ich dzieci, powinniśmy skontaktować się z rządem i otwarcie wyrazić naszą wolę na przejęcie praw do majątku, jaki nam się należy, jako birthright, prawa wynikające z urodzenia, który nasi rodzice w naszym imieniu złożyli na ręce rządu. Brzmi to zawile, więc napiszę bardziej prosto. Jaś tuż przed 18 urodzinami powinien napisać list polecony do odpowiednich urzędników, że za chwilę jego osoba prawna nabierze praw do podejmowania kontraktów, więc pełnomocnictwo rodziców przestanie istnieć. W związku z tym, od teraz to on sam będzie rozpoznawany przez system jako właściciel 1/50 milionowej wartości Polski. Podałem wcześniej ten hipotetyczny przykład. Nic nie musi być robione, jeżeli nie chce tego Jaś, ale musi otrzymać odpowiedź, że ta informacja została przyjęta do wiadomości urzędów i tyle. Nikt nigdy z nas tego nie zrobił. Pamiętacie historię zaginięcia na morzu przez 7 lat, po czym cały majątek po prostu przepada. Tutaj też ta metoda pewnie jest stosowana, na co nie mam dowodów, ale tak mi się wydaje. Nieważne zresztą, fakt jest taki, że ów majątek po prostu zniknął z radaru Jasia. Komentarz Astromarii. Policjant, lekarz, a przede wszystkim rząd i Sejm są opłacani z naszych podatków, są na naszej jałmużnie, więc są służbą publiczną i dlatego to my jesteśmy szefami tych pań i panów, a oni mają nam służyć. Oni mają robić to, co my im każemy, a nie odwrotnie. Tak, rząd jest na twojej jałmużnie i to ty jesteś szefem tego zakichanego rządu, czas to sobie wreszcie uświadomić. Jeśli lekarz drze na was mordę i straszy sanepidem, grzywną i wojewodą, bo nie zaszczepiliście dziecka, nagrywacie zajście, to jest legalne i nikt nie ma prawa wam tego zakazywać. I natychmiast wzywacie policję. Ponieważ macie podejrzenia, że lekarz chce zabić wasze dziecko, wstrzykując mu jakieś świństwo wbrew waszemu jasno wyrażonemu sprzeciwowi. Wasza wola musi być święta dla waszego sługi. Nie dość, że robi zamach na wasze dziecko, to jeszcze dopuścił się napaści słownej i terroru w stosunku do was, rodziców, którzy jesteście prawnymi opiekunami dziecka i decydujecie o wszystkim, co go dotyczy. To jest terror i to jest bezprawie. Takiego lekarza natychmiast zwalniacie z funkcji waszego pediatry, lekarza rodzinnego i piszecie na niego skargę lub nawet doniesienie do prokuratury. Czas najwyższy, żeby totalnie rozbestwiona służba w tym domu, jakim jest Polska, została przywołana do porządku. Jeśli służący chce rządzić w twoim domu i wydawać ci rozkazy, będziesz to tolerować. Będziesz się płaszczyć i trząść ze strachu. Czy raczej wywalisz drania z pracy i zatrudnisz kogoś bardziej kulturalnego i autentycznie dbającego o twoje dobro? Dlaczego się boisz policji? Bo gliniarz ma pałę. Może i ma, ale to ty masz władzę. Dlaczego się boisz lekarza? Popatrz, jaki wykrzywiony jest twój obraz świata, czy psychopatyczny łowca skór, który za garść srebrników od zakładu pogrzebowego lub kartelu farmaceutycznego chce uśmiercić ciebie i twoją rodzinę, nie powinien panicznie bać się ciebie. Tymczasem nie tylko się ciebie nie boi, ale doprowadził do tego, że to ty boisz się jego. Czas się obudzić. Przekręt wszechczasów, część siódma. Temat aktu urodzenia jest bardzo głęboki, jest też ogrom teorii na ten temat, które różnią się diametralnie od siebie. Nie twierdzę, że moje zrozumienie tematu jest wyrocznią, mogę tylko powiedzieć, że przy informacji, jaką posiadam, mojej zdolności myślenia i doświadczenia w tym temacie, to zrozumienie dla mnie trzyma się kupy. Zanim zakończę ten temat, chciałbym przytoczyć przykład z życia kogoś, kogo znam, człowieka bardzo doświadczonego w tym temacie, który zna swoją rolę i rolę aktu urodzenia w systemie.
Dean, człowiek, któremu dużo zawdzięczam, postanowił przekroczyć granicę między Kanadą i USA wyłącznie na podstawie aktu urodzenia. Pomijam fakt, że jeździ samochodem bez ubezpieczenia, bez prawa jazdy i bez rządowej rejestracji, ma swoją, wyłącznie dla identyfikacji. Po spotkaniu służb celnych na granicy USA proszę pamiętać, jak bardzo szurnięci są ci ludzie TSA. Został zaproszony na rozmowę, gdzie bardzo grzecznie powiedziano mu, że w tym czasie nie ma wjazdu do USA. Nie został aresztowany za brak prawka, ubezpieczenia, rejestracji. Ci ludzie trochę wyżej na stołku dobrze wiedzą, że akt urodzenia nie tylko wystarczy, żeby podróżować, mimo tego, że nie może być używany jako identyfikator osoby, ale przede wszystkim jest to dowód na to, że dana osoba ma majątek, w razie gdyby spowodowała jakieś szkody. To jest, jak już wcześniej pisałem, błąd, na bazie którego niemal wszystkie szkody nieumyślne zostaną zrekompensowane poszkodowanemu. Co więcej, jak już pisałem, jest wiele USA, pewnie nawet i RP, więc Dean zapytał, do którego USA nie mam wjazdu. Do Konstytucyjnej Republiki USA czy Korporacyjnego USA? Odpowiedź strażnika była bardzo prosta, proszę pana, nie możemy na ten temat rozmawiać. Ja sam kiedyś napisałem do jakiegoś urzędu, nie pamiętam dokładnie już gdzie, z zapytaniem, gdzie mogę znaleźć numer rejestracyjny Korporacji Rzeczpospolita Polska. I czy to prawda, że rząd to zarejestrowana korporacja? Ich odpowiedź była również bardzo prosta, nie możemy panu pomóc. Ja odpisałem, że dziękuję za potwierdzenie, dziękuję, że nie zaprzeczają, że RP to korporacja i że znajdę sobie sam. Nasz akt urodzenia jako papier mający wartość monetarną jest wymieniany, kupowany i sprzedawany na Wall Street bądź w innym miejscu. Posiada numery, podpisy, daty, więc zgodnie z systemem tworzenia pieniędzy to jest jakiś papier wartościowy i generuje majątek w czasie swojego istnienia. Na dzień dzisiejszy jestem za cienki w uszach, żeby zrobić z tej opcji użytek i po prostu zażądać dywidendy z tytułu inwestycji i własności. Może kiedyś się tego nauczę, może nie. Dzisiaj myślę, że ten papier ma jedną bardzo ważną rolę, a właściwie dwie. Jedna to dowód na to, że się urodziłem w danym miejscu i mam prawo do zasobów tejże ziemi, tak jak cała reszta rdzennych mieszkańców i żadna gnida rządowa temu nie zaprzeczy. Druga to dowód na to, że mój pionek do gry commerce światowego biznesu istnieje i to ja jestem jego panem, nie urząd, nie bank, nie sam papież, tylko ja. Ja go mogę uśmiercić, zbankrutować, bądź używać umiejętnie przez całe moje życie, tak aby przynosił mi korzyść. Cała reszta jest jeszcze dla mnie do nauczenia. Przekręt wszechczasów, część 8. To, co się dzisiaj dzieje na świecie w temacie dzieci odbieranych siłą rodzicom, zakrawa na szaleństwo. Moim skromnym zdaniem to jest atak, próba rozbicia ostatniej komórki przyjaznych sobie ludzi, mam na myśli rodzinę. Powiem kilka słów na ten temat, rzeczy, które u mnie wywołały niemały szok, a wręcz nudności. Wszyscy chyba wiedzą, czym jest dzisiaj ślub kościelny, cywilny, tak przynajmniej nam się wydaje. Sam do niedawna myślałem, że ślub to unia dwojga ludzi, kochających się ludzi, raz przed Bogiem, a raz w świetle prawa, z kochanym urzędnikiem w roli głównej. I tyle, mamy dwie obrączki i kawałek papieru, tu się rola osób trzecich kończy. Nie zupełnie, a właściwie wręcz przeciwnie. Nie będę zagłębiał się w ślub kościelny, jestem antyreligijny do takiego stopnia, że lecząc się z tego programu postanowiłem zresetować dosłownie wszystko, co się wiąże z Kościołem, nie Bogiem i nie duchowością. Jeżeli napomknę o Kościele, to tylko dlatego, że ma to związek prawny, nic poza tym. Skupię się na stronie prawnej, urzędowej, bo ta ma ogromne znaczenie dla naszego życia i życia naszych dzieci. Jaś będę piłował tego Jasia jeszcze trochę i Małgosia postanowili się pobrać, idą więc gdzie trzeba, do urzędu i wyrażają swoją zgodę na to, żeby zalegalizować związek. Ja sam nie jestem żonaty, więc mogę jakieś szczegóły pominąć, ale schemat jest ten sam wszędzie, w każdym niemal kraju IMF, o ile mi wiadomo. Oboje pojawiają się przed urzędnikiem i podpisują papier, świadkowie również i urzędnik odgrywa swoją rolę. Od dzisiaj oficjalnie Jaś i Małgosia są małżeństwem. Pozwólcie, że podam kilka faktów wynikających z tejże Unii nie tylko Jasia i Małgosi, ale, i tu uwaga, urzędu, tak, dobrze czytacie, to jest Unia trzech, nie dwóch osób. A jakie ma to znaczenie i czym jest ślub cywilny? Już mówię.
Małżeństwo to nic innego w świetle prawa biznesu jak kontrakt, umowa pomiędzy stronami zainteresowanymi trzema, a nie dwoma, nic poza tym. Jak każdy kontrakt niesie ze sobą wszystkie prawa, warunki, zobowiązania i przywileje dla osób zainteresowanych. Co to znaczy? Otóż w tej Unii Trojga Jaś, Małgosia, Urząd i tu celowo piszę dużymi literami, bo w tej umowie również posługujemy się Jasiem, czyli korporacyjnym bytem dowód osobisty. Nie wszystkie strony mają tyle samo do powiedzenia, jedna z tych stron jest administratorem Unii, kto? No właśnie, urząd. To urząd pełni rolę najważniejszej osoby w tej umowie, to jest byt, który będzie dyktował warunki trwania umowy aż do jej rozwiązania, a nawet podczas jej rozwiązywania rozwód ten byt będzie decydować, gdzie pójdą dzieci, jak zostanie podzielony majątek i tym podobne. Dziwne, to czytajcie dalej. Ta umowa w świetle prawa, tradycji i trochę ezoteryki, pamiętajmy, że kościelni to nie jest jawne ugrupowanie, ma największą moc. Na zachodzie dostajemy tak zwane marriage licence po podpisaniu ślubu cywilnego, licencję na małżeństwo. Zapraszanie urzędu do naszego rodzinnego gniazda łączy się niestety z konsekwencjami dużego kalibru. Sam fakt, że sędzia będzie decydował o rozwiązaniu umowy, nawet wbrew małżonkom, nie jest jeszcze najgorszy. Są jeszcze dzieci i czasem te dzieci zostają odebrane rodzicom na podstawie totalnie bzdurnych argumentów, widzimy to coraz częściej dookoła. Teraz do sedna sprawy. Dlaczego urzędnikom wydaje się, że mają prawo przyjść do kogoś do domu bez zaproszenia i rozpocząć proces, który kończy się odebraniem rodzicom dzieci? Nie mówię tu o patologiach, narkotykach i przemocy, gdzie takie rzeczy jak odebranie dzieci robi się dla ich ratowania. Mówię o masie przypadków, gdzie dzieci są odbierane, bo rodzina jest za biedna, rozumiecie? Rodzina jest za biedna, więc urząd zabiera dzieci rodzinie, daje je obcym ludziom na wychowanie i płaci tym ludziom niemałe pieniądze na utrzymanie tychże zabranych dzieci. Nasuwa się oczywiste pytanie, dlaczego zamiast odbierać dzieci i płacić rodzinie zastępczej za wychowanie, rząd nie przeznaczy tych pieniędzy dla oryginalnej rodziny, żeby ta nie była już taka biedna i mogła spokojnie wychowywać swoje pociechy. Tak dyktuje logika i zwykła ludzka przyzwoitość, ale niestety tak nie jest. Ja skupię się najpierw na tym dlaczego, potem jak sobie z tym radzić. Otóż urząd, będąc administratorem Unii Jasia i Małgosi, ma prawo robić z tą Unią co zechce tak naprawdę, dosłownie. My sami oddaliśmy im tę moc, może nawet pełnomocnictwo prawne wobec tego maleństwa, więc robią co chcą. Dzieci z takowego związku w świetle prawa to tak zwane Ward of the State, co w wolnym tłumaczeniu znaczy własność stanu korporacji RP, ciekawe prawda. My sami idziemy do tych ludzi, legitymujemy się dowodem osobistym, będącym potwierdzeniem naszej przynależności do korporacji RP, podpisujemy dokument, w którym dobrowolnie oddajemy stery naszego związku obcym ludziom, a potem płaczemy, że ci ludzie robią to, o co ich prosimy, czyli administrują tym związkiem, jego majątkiem i jego dziećmi tak, jak im się wydaje, że powinno być. Co dalej z dziećmi? Nasze pociechy urodzone w jurysdykcji korporacji RP są obiektem wszystkich zasad obowiązujących w tejże korporacji. Jedną z wielu jest obowiązkowe szczepienie i całe to gówno farmakologiczne, jakie serwują władcy swoim poddanym. Rodzic w roli korporacyjnego pachołka nie ma nic do gadania, ludzie mają już sukcesy na tym polu, ale o tym później. Opieka społeczna nie pyta, czy może przyjść, oni twierdzą, że mają prawo przychodzić, czy nam się podoba, czy nie. Jak się im coś nie spodoba, to zaczyna się młyn papierów i dzieci nagle znikają ze szczęśliwego domu, a rodzice chodzą od sądu do sądu zapłakani, żeby odebrać swoje własne dzieci, tak to wygląda. Drodzy czytelnicy, pozwólcie, że zadam kilka pytań, jak zwykle, żeby trochę pomęczyć szare komórki. Pierwsze. Dlaczego myślicie, że potrzebujecie swoją miłość legalizować? Czy mało macie doświadczenia z instytucją państwową, żeby wyciągnąć jeden prosty wniosek, trzymać się jak najdalej od tego szamba i tych porąbanych ludzi? Drugie. Nie wydaje wam się logiczne, że zapraszanie osoby trzeciej do waszego związku może wiązać się z konsekwencjami prawnymi? Biorąc pod uwagę punkt kratka 1, te konsekwencje mogą być, delikatnie mówiąc, bolesne. Trzeci. Mając odrobinę życiowego doświadczenia i widząc co się dzieje w temacie rozwodów, odbierania dzieci na widzimisię urzędasów, nie wystarczy to, żeby odmówić jakichkolwiek interesów z tymi ludźmi. Co dalej z dzieciakami i jak je odzyskać?
Tu zastrzegam znów, nie udzielam rad prawnych, dzielę się tylko informacjami, jakie zdobyłem przez ostatnich kilka lat. Każdą próbę wykorzystania owych informacji podejmujecie na własną odpowiedzialność. Sprawa zaczęta przez opiekę społeczną, nawet nazwa jest super, rząd wszystko robi o 180 stopni na odwrót, kończy się odebraniem dzieci, zazwyczaj przy zamkniętych drzwiach, gwiazdka, tak jest w UK przy procesie przypominającym jakąś farsę. Rodzice idą do domu i zaczyna się niekończąca się gonitwa od urzędu do urzędu, okraszona stosem niezrozumiałych papierów. Sąd robi dokładnie to, co należy do jego kompetencji, niestety. Ten cały system jest chory, a sądownictwo i ramię wykonawcze pieski policyjne. I tym podobne nie mają na tyle klepek we łbie, żeby zapytać, czy to, co się dzieje, jest sprawiedliwe. Sąd wydaje wyrok i idzie do domu, pamiętacie jak pisałem o tytułach, rolach, urzędach piastujących je ludzi. Pani sędzina Janina B. w swojej oficjalnej roli jest niestety niemal nietykalna, a jej decyzja będzie odbijać się jak piłka od ścian systemu, nie trafiając do bramki. Tylko pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz, sędzia, urząd, komornik, bankier, lekarz, opieka społeczna i tak dalej i tym podobne to tylko martwe, nieżyjące i nieoddychające koncepty naszej cywilizacji. Żeby ów status mógł komuś zabrać dziecko, musi być animowany przez żyjącą osobę z krwi i kości, rozumiecie? Sędzia sądu jest bardzo trudny do ugryzienia, metaforycznie, hehe, ale pani Janina B. w swojej prywatnej osobie już nie. Więc składając 2 plus 2 dochodzimy do wniosku, będziemy sądzić panią Janinę B. jako osobę, a nie sędziego, za zamach na dobro rodziny, traumę dziecka odebranego rodzicom, kłopoty finansowe, jakie się z tym wiążą, stan psychiczny wszystkich członków rodziny, kłopoty w pracy poprzez stan emocjonalny i konieczność pojawiania się w sądzie zamiast w pracy, mam wymieniać dalej. Wiem, że to większości wydaje się herezją, ale wierzcie mi, tak nie jest. Znam przypadki, kiedy sędziowie uciekali z sali rozpraw, kiedy chowali się miesiącami przed proces serwer, czyli kimś, kto dostarcza pismo polecone i ma na to dowód. Kiedy tracili posady i posiadłości, pamiętacie proces aresztowania tytułu własności, commercial lien. I wiele, wiele innych. I ten sposób dotyczy wszystkich ludzi na tej planecie. Kiedy ostatnio ktoś z was pracował i nie dostał wypłaty, bo firma splajtowała. Firma padła, ale człowiek animujący tę firmę żyje sobie nadal i w jego prywatnym statusie nie cieszy się ochroną skorumpowanego prawa, idziemy z żądaniem zapłaty do niego, cały proces administracyjny, jaki jest potrzebny, wytłumaczę w osobnych artykułach. Jest taki pan, nazywa się Karl Lenz, proszę zaznajomić się z nim na YouTube. On między innymi odbiera dzieci z powrotem od urzędasów. Linia jego argumentu jest niemal banalnie prosta, kto z ludzi siedzących na tej sali twierdzi, że ma prawo do mojego dziecka? Zauważcie jedną rzecz, nie pyta jaki oficer, sługa, pracownik opieki, adwokat czy sędzia, on pyta, jaki mężczyzna bądź kobieta rości sobie prawa do mojego dziecka i na jakiej podstawie? Rozumiecie różnicę między statusem prawnym a statusem prywatnym każdej osoby? Sędzina Janina B. rości sobie prawa na podstawie danego jej mandatu, nie wiem jak to nazywa się po polsku, do tego, aby na podstawie materiału przedstawionego przez innych członków korporacji RP podjąć decyzję i zabrać dziecko. Pani Janina B., lat 45, mieszkanka Szczecina, matka, 2 dzieci i tak dalej. Nie ma najmniejszego prawa ruszyć palcem naszego malucha, a jak ruszy, idzie do pudła, jak każdy przestępca. Nie wiem, czy ten koncept jest łatwy do zrozumienia. Jest tak, jak mówił Szekspir, świat to scena, życie to teatr, a my gramy wciąż jakieś role. Tylko dla 99% społeczeństwa te role nigdy się nie kończą, niestety. Przekręt wszechczasów, część 9. Na zakończenie tematu ślubu cywilnego i jego konsekwencji prawnych. Wyjaśnię, jak ja radziłbym postąpić, gdyby ktoś decydował się na zawarcie związku. Umowa między przyszłymi małżonkami jest święta. Tak długo, jak nie zapraszacie urzędu do swojego związku, wszystko, co uzgodniliście między sobą, jest nie do podważenia. Tutaj muszę zaznaczyć bardzo smutną rzecz, Polska to niestety Orwell na sterydach. W żadnym z krajów, gdzie mieszkałem, nie ma takiego przekrętu, że Kościół z automatu wrzuca małżonków do korporacji RP, nigdzie takie rzeczy nie mają miejsca, nigdzie, gdzie ja byłem, bądź o czym czytałem, tylko w RP. U nas rząd jest na tyle bezczelny, że ma prawo kompletnie w dupie, dosłownie mówiąc. Przynależność do jakiejkolwiek organizacji, korporacja RP musi być dobrowolna, w Polsce jest jednak inaczej.
Co dalej z tym ślubem? Gdybym ja był katolikiem i chciał wziąć ślub kościelny, umówiłbym się z księdzem i przedstawił pismo, że odmawiam zgłaszania mojego związku do Urzędu Stanu Cywilnego. Nie życzę sobie udziału żadnych urzędów w moim związku, zaniósłbym ten papier do notariusza, żeby przetransferować swoją wolę z jurysdykcji prywatnej do publicznej. Jeżeli notariusz odmówi, wystarczy zebrać podpisy trzech osób nigdy nie karanych, tak zwane three men of good standing as a witness to my will, żeby dokument nabrał mocy urzędowej i tyle. Jeszcze jedna rzecz, ponieważ związek takowy pozostaje w jurysdykcji prywatnej i urząd nie ma nic do powiedzenia, nie byłoby błędem zrobić swoją własną umowę. I nie mam tu na myśli wyłącznie majątków obojga. Małżonków, mam na myśli szereg praw, jakie będą przestrzegane przez oboje w razie rozpadu małżeństwa. Taka umowa jest święta pod warunkiem, że nie opiera się na oszustwie jednej ze stron, bo i takie przypadki bywają, że zakochana panna młoda zgadza się na wszystko, łącznie z oddaniem nerki i tym podobne. Umowa oparta na oszustwie bądź nieuczciwej intencji jest nieważna, to nazywa się void ab initio, czyli nieważna od samego początku. Wszystko w tej umowie jest nieważne, proszę poczytać na ten temat, to się może przydać w wielu lichwiarskich umowach w PL. W taki sposób można się zabezpieczyć przed udziałem urzędu. Taki związek nie jest obiektem ustaw rządzących związkami małżeńskimi. Oczywiście to wygląda pięknie na papierze i jest w świetle prawa prawdziwe, jednak jak ze wszystkim, nie obejdzie się bez walki z urzędami. Ale zapewniam was, że można dojść tam, gdzie trzeba i w czasie procesu uwalić paru cwaniaków w togach, którym wydaje się, że są bogami. To, że jakiś rządowy jełop nabazgra coś na kawałku papieru i nazwie to ustawą, o tym też będziemy pisać, to nic nie znaczy. To, że po kilku latach spędzonych razem związek jest uznany tak czy siak, bo tak mówi ustawa, to bzdura kompletna. Wystarczy udowodnić, że nie było świadomej unii w obecności urzędnika, żeby obalić ten szajs, to chyba nie jest trudne. Dzieci ze związku, gdzie urząd jest out, mają większe szanse pozostania z rodzicami, jest dużo trudniej odebrać je na podstawie bzdurnych zarzutów, w takim przypadku opieka społeczna i sąd będą miały ogromny problem zabierając dzieci z domu, gdzie nic im nie grozi. Jeszcze jedno na zakończenie, to już chyba wszyscy wiedzą, że dla zabezpieczenia majątkowego ślub cywilny powinien pozostać w sferze bajek. Intercyza może i działa, jak bardzo, nie wiem, nie czytałem o tym. Ale powiem jedno, tak długo jak każda osoba prawna w tym związku jest zupełnie osobną komórką gospodarczą, tak długo długie łapy urzędu będą trzymane z daleka. Proszę pamiętać, że podczas ślubu cywilnego dwie osoby prawne wchodzą w unię, tworząc nową komórkę, którą administruje urząd, to ma kolosalne znaczenie w świetle prawa. Mam nadzieję, że ten artykuł nie rzucił zbyt wiele negatywnego światła na samą ideę związków. Nie taka jest moja intencja, jedyne co chcę pokazać, to jak głęboko jesteśmy oszukiwani we wszystkich aspektach życia, od urodzenia do śmierci i wszystko pomiędzy. A ludzie, którzy to robią, są na tyle nieświadomi, że będą walczyć, żeby bronić tego systemu opresji. Ludzie w urzędach są niestety niezdolni do myślenia wielokrotnie. Zderzałem się z cyborgami za biurkiem, dopiero gdy zacząłem pociągać ich do odpowiedzialności, wszystko się zmieniło, ale o tym w następnym artykule. Kilka słów wyjaśnienia w kwestii automatycznej urzędowej legalizacji nieformalnego związku i dlaczego to jest złe dla małżonków. System i korporacja RP symulują prawo naturalne. Są kraje, gdzie system, nie mając żadnej władzy nad nieformalnymi związkami, wprowadza prawo, które jakoby klasyfikuje przykładowo dwuletni związek nieformalny jako równy w świetle prawa małżeństwu, tylko co to oznacza. To znaczy, że para, nie rozwiewając takich przypuszczeń, dobrowolnie zgadza się być administrowana przez system sądowy, niejako dobrowolnie oddając władzę nad swoją unią i zapraszając nieświadomie trzy osoby, urząd i całą ferajnę cwaniaków. Kobieta bądź mężczyzna ma prawo korzystać z ustaw, jakie regulują instytucje małżeństwa w świecie korporacyjnym. W ten sposób próbują obejść prawo naturalne, dając pseudo-benefit w postaci ochrony prawnej, ale zapominając powiadomić, że para traci możliwość decydowania o swoim losie, a co gorsza, o losie swoich dzieci. Jak to obejść? Bardzo prosto, na chłopski rozum i przy pomocy paru listów.
Jeśli nie ma oficjalnego związku, gdzie urząd jest administratorem, a cała ich jurysdykcja jest domniemana na zasadzie nikt nic nie mówi, więc działamy dalej, wystarczy wystosować pismo polecone do odpowiedniego organu, który śmie twierdzić, że związek będzie regulowany ustawowo i zapytać o proof of claim, czyli dowód na to, że istnieje dokument podpisany przez oboje parę i urzędnika, gdzie para dobrowolnie oddaje swój związek pod opiekę rządu. Nic takiego oczywiście nie istnieje. A potem należy pociągnąć urzędasa do odpowiedzialności. Ktokolwiek robi tak zwanemu claim, czyli rości sobie prawo do czasu, pieniędzy, wolności i tym podobne drugiej osoby, według prawa, ma obowiązek udowodnić swoje stanowisko, to jest podstawowa maksyma prawna. BURDEN proof lies on the ACCUSER, w tłumaczeniu ten, kto oskarża, ma obowiązek udowodnić. Prawnicy nie są uczeni prawa, oni są uczeni procedur, ustaw i całej masy bzdetów, ale na pewno są nieliczni, wysoko, którzy kumają, o co chodzi, i to jest wielka przysługa systemu dla nas. Ich głupota i niewiedza może być wykorzystana przez kogoś, kto potrafi myśleć i trochę poczytał. Przekręt wszechczasów, część 10. Czym jest kontrakt? Jesteśmy już świadomi, że tak naprawdę działamy wszyscy w świecie biznesu, w którym istnieją tylko korporacje. Skoro tak, to musi być jakieś uniwersalne prawo, które trzyma pieczę nad wszystkimi interakcjami biznesowymi między ludźmi działającymi pod postacią korporacji osoba prawna. To jest prawo kontraktu kontraktowe, które jest bardzo jasne i jest podstawą nie tylko do egzekwowania należności, ale również do samego istnienia umowy komercyjnej. Jest jeszcze jedna strona medalu, skoro już wiemy, że rząd RP to nic innego jak korporacja, która chce robić biznes z naszą osobą prawną, bo z tego biznesu żyje niczym kleszcz, musi dostosować się do panujących zasad, tylko kto tak naprawdę o tym myśli, gdy policjant zatrzymuje nas na drodze? O tym później. Więc co to jest to prawo kontraktowe? Jest to zbiór zasad, warunków, jakie trzeba spełnić, żeby kontrakt był prawomocny, nic innego. Jeżeli którykolwiek z warunków praw nie jest dopełniony, kontrakt jest nieważny, z łaciny ab initio, czyli od samego początku, i wszystko, co działo się później, również jest nieważne, to trochę jak z matematyką, jeżeli jest błąd na początku wyliczeń, cała reszta niestety jest też niepoprawna, trzeba wrócić do początku i poprawić ów błąd, nie ma innego wyjścia. Wyjaśnijmy teraz, co to za prawa i jak je rozumieć. Będę pisać po angielsku i po polsku, bo jeśli coś źle przetłumaczę, ktoś zawsze może mnie poprawić. Pierwsze, meeting of the minds, czyli wyrażenie woli wstąpienia w umowę. To jest miejsce, gdzie obie strony w sposób jasny dla wszystkich wyrażają wolę robienia razem interesu. To mogą być rozmowy wstępne, wyrażenie woli pracy dla kogoś i ten ktoś chce o tym z nami rozmawiać i tym podobne. W tej części najczęściej składana jest oferta kontraktu. Drugie, full disclosure, czyli jasno i w pełni wyrażone warunki umowy. To jest bardzo ważny element wszystkich kontraktów, jeżeli są klauzule, których nie rozumiemy, bądź są one ukryte, kontrakt jest nieważny, tu się kłaniają wszystkie nasze interakcje z rządem RP, ale o tym później. Musimy jasno wyrazić nasze niezrozumienie i żądać wyjaśnienia. Jeżeli obie strony rozumieją i zgadzają się, tu jest podejmowana decyzja o akceptacji oferty. Trzeci, equal consideration, czyli obie strony umowy wprowadzają wartość do tego biznesu, obie strony muszą włożyć coś wartościowego i porównywalnego, na przykład moja praca za wypłatę, moje zdolności za pieniądze i tym podobne. Kontrakt typu 5 zł za nerkę nie ma prawa bytu, nawet jeśli się jakiś wariat na to zgodzi, bo intencja jest nieuczciwa. Jest jeszcze mnóstwo drobniejszych warunków, ale te trzy są podstawowe, są niezbędne, żeby jakikolwiek kontrakt był prawomocny. Nie ma od tego żadnych wyjątków. I tyle. Teraz chłodnym okiem proszę pomyśleć, ile razy bierzemy udział w kontraktach na co dzień. Proszę bardzo, dzień z życia Jasia. Pierwsze, śpimy w domu, za który płacimy bądź czynsz, bądź kredyt. Drugie, korzystamy ze światła, mamy umowę z dostawcą. Trzeci, oglądamy telewizję, mamy umowę z dostawcą kablówki. Czwarty, jemy kolację, kupiliśmy jedzenie w sklepie, zawarliśmy transakcję ze sprzedawcą. Piąty, dzwoni telefon, wcześniej zakupiony, teraz opłacany. I tak dalej, od rana do nocy robimy interesy, a gdzie w tym wszystkim jest nasz ukochany rząd? No właśnie, z nim też robimy interesy, czy nam się podoba, czy nie.
Otóż, żeby fikcyjny twór, rząd, mógł robić z nami interesy i dosłownie żyć z naszej pracy, musi to robić za pomocą drugiej, nieżyjącej, fikcyjnej korporacji, naszej osoby prawnej. Mimo tego, że są to dwie fikcje, są animowane przez żyjących ludzi, bo tylko w ten sposób mogą ze sobą robić biznes. Wiem, że to brzmi jak głupoty, ale tak jest. Rząd nie ma prawa nikomu nic kazać, żaden człowiek żyjący i stąpający po ziemi nie jest obiektem żadnych ustaw, pseudopraw, widzimisię public service, ale korporacje tak. Bronisław Komorowski to tylko mężczyzna w brzuchem i głupawym wąsem, on nie może ani mnie, ani tobie, ani nikomu nic kazać. Podczas gdy występujemy w roli korporacji, wylegitymowany dowodem osobistym z numerem PESEL jako pracownik RP, a ów Bronek jest w swojej oficjalnej roli prezydenta RP, wtedy sprawy nabierają innego obrotu. Więc jakim cudem ci ludzie, którzy nie orzą ani nie sieją, żyją jak pączki w maśle z naszej pracy? Gdzie w tym wszystkim jest prawo kontraktowe? Jak to jest, że oni są korporacją i my co dzień używający naszej osoby prawnej też jesteśmy korporacją, robimy z nimi interesy, ale nie mamy z tego nic poza problemami. Tu jest bardzo ciekawy temat. Skoro od momentu urodzenia wchodzimy w jakieś interesy z rządem, załatwiamy naszej pociesze akt urodzenia, a potem cały szereg innych kontraktów, to nie ma się czemu dziwić, że mości rządzący biorą nas za swoich podwładnych. To jest zupełnie tak samo, jak w każdej firmie szef będzie doić swoje baranki, a sam zajadać kawior. Tak, brzmi dziwnie, ale dowód osobisty to kontrakt, prawo jazdy to kontrakt, nawet paszport to kontrakt, mandat przy drodze kontrakt, grzywna za niezaszczepione dziecko to kontrakt. I tak bez końca. Czy te umowy, kontrakty są ważne w świetle prawa? O tym w następnym odcinku. Przekręt Wszechczasów, część 11. Kontrakty, część 2. Jak się ma nasze życie do tego, czego chcą od nas, rządzący? Dlaczego roszczą sobie prawa nie tylko do naszych pieniędzy, w postaci niekończących się podatków, to będzie temat na szokujący artykuł, ale również do naszego czasu, pracy, a nierzadko nawet życia. Będę się powtarzał jak zdarta płyta, ale to musi zapaść w naszą świadomość, rząd RP to zarejestrowana korporacja, nawet Urząd Królowej Angielskiej to korporacja, mam gdzieś jej numer, podeślę zainteresowanym. My od wczesnego wieku zostaliśmy skazani wręcz na robienie interesów z tą korporacją. Właściwie to nie interes, tylko wyzysk, bo my nie mamy zupełnie nic w zamian, w tym równaniu tak zwanego equal consideration nie istnieje. Ktoś odpowie, dostajemy służbę zdrowia, drogi, szkoły i tak dalej, ale nie jest możliwe, żeby rząd na cokolwiek mógł dać. Dlaczego? Bo rząd nie ma nic swojego, wszystko co posiada albo dostał od ludzi, albo zabrał siłą. Rząd nie może nam dać czegoś, co już mamy albo co mieliśmy, zanim nam to nie odebrał, i tyle. Rząd RP ma za zadanie tylko jedno, to, co każda firma, przynosić zyski i rosnąć w siłę. Patrząc na to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej i światowej, nikt nie powinien mieć żadnych złudzeń, ci ludzie nas doją jak starą krowę, póki padnie. Jak to możliwe, biorąc pod uwagę to, co napisałem wcześniej o warunkach kontraktu? Nasza nieświadomość i całkiem sprawny system ogłupiania, jaki uprawiany jest od wielu lat, jest powodem tego wszystkiego. A teraz do rzeczy. Pierwsze. Czy kontrakt pod groźbą kary grzywny jest ważny w świetle prawa akt urodzenia? Odpowiedź brzmi, nie. Nikt nie może być zmuszony do zaakceptowania oferty pod groźbą kary. Gdy ludzie dostają mandat na drodze, pod podpisem dodają under stress and duress. Co znaczy pod przymusem? Pała zazwyczaj jest niedouczona, więc zabiera ów dokument, a oskarżony o wykroczenie, stawiając się w sądzie, kwestionuje ową umowę, to tak w wielkim skrócie. Drugie. Dowiadujemy się, że potrzebujemy prawa jazdy bądź dowodu osobistego, ale czy ktoś nam kiedyś wyjaśnił, co się z tym wiąże? Nie, nikt nigdy nam nie powiedział, że to zobowiązuje nas do przestrzegania wielu zasad korporacyjnej RP. Więc ten kontrakt jest nieważny, no full disclosure, żadne warunki nie były mi objaśnione. Trzeci. I to, co najważniejsze, equal consideration, czyli co takiego ten skorumpowany do szpiku kości twór, jakim jest korporacyjna RP, może mi dać, czego sam już nie miałem. Nic, zupełnie nic. Ja mam przez 45 lat płacić grube tysiące na ZUS, żeby na koniec życia, około 70 dostać jakieś głodowe ochłapy. Rząd robi drogi. Gówno, prawda, 3/4 ceny benzyny to podatek i podatek drogowy, który ma być przeznaczony na budowę i naprawy dróg.
Ja płacę za drogi każdym litrem benzyny kupionej na stacji. A może służba zdrowia, dzisiejszy obraz nędzy i rozpaczy, gdzie ludzie płacący krocie całe życie czekają rok na badania i zdychają jak muchy po muchozolu, zanim ich przebadają. Gdzie są dochody z zasobów polskiej ziemi? Gdzie są dochody z majątków rdzennych ludzi? Gdzie są biliony, jakie zarabiają z kabałą bankową, żerując na niewiedzy i głupocie ludzkiej? Nie będę się zapędzał, bo mi żyłka pęknie, więc trzymajmy się tematu. Otóż żaden z tych pseudokontraktów z rządem nie jest prawomocny. Żaden. Tylko pytanie, jak im to udowodnić. Niestety, znajomość prawa, nawet na wysokich stołkach, jest znikoma. Wierzcie mi, można takiej pale na ulicy cytować prawo, a on w swojej pustej mózgownicy nie zrozumie. Zostaje nam na pierwszy ogień logika i dopiero jak ściana z cegieł ignorancji padnie, można posiłkować się prawem. Jak to robić? Zadawać pytania, tak, dobrze czytacie, nie stawiając tezy, tylko zadając pytania. Język angielski jest trochę magiczny i tu się zwracam do wszystkich rodaków, których bardzo bodzie, że trochę mieszam języki. Język polski ma mnóstwo słów zaczerpniętych z angielskiego, czy chcemy, czy nie. Asking questions, zadawać pytania. Asking jako król, zabawne, prawda? Ten, który zadaje pytania, kontroluje konwersację. Nie ten, który odpowiada. Król pyta, podwładny odpowiada. Więc zadając sługusom systemu logiczne pytania, w kilka minut objawimy im, jak bardzo to, co robią, nie ma sensu i jest po prostu czystym wyzyskiem. Jechał pan 10 km na godzinę za szybko? Tak. A komu zrobiłem krzywdę tym, że jechałem w taki sposób? Nikomu, ale mógłby pan, bo jechał pan za szybko, poza tym znak drogowy mówi jasno i ustawa o ruchu drogowym. Po pierwsze, znak nie mówi, bo to kawałek metalu. Po drugie, nie stawia się zarzutów za przestępstwo jeszcze niepopełnione. To nie minority report, raport mniejszości, ani ścifi. Po trzecie, jaki ma pan dowód na to, że owa ustawa mnie obowiązuje? Mogę zagwarantować jedno, pała będzie co najmniej zirytowana taką wymianą zdań. Na pewno będzie upierał się przy swoim. Pamiętajmy, on tu nie jest od myślenia, tylko od zarabiania pieniędzy dla korporacji RP, jak grzeczny piesek. Nie twierdzę, że przeprosi i puści wolno, to jest tylko wprowadzenie do sposobu myślenia, jaki dla cyborgów systemu jest bardzo niewygodny. Pytając o prawo jazdy, ludzie często robią taki manewr. Pała, prawo jazdy proszę. Proszę bardzo, proszę zanotować, że ten dokument nie należy do mnie, ja jestem tylko jego użytkownikiem. Należy on do rządu, nie do mnie. Ponadto w czasie prowadzenia pojazdu nie wykonywałem tej czynności jako pracownik RP. Wiem, że w Polsce na razie jest to niemożliwe, ale wszystko zaczyna się kiedyś. Za jakiś czas to nie będzie brzmiało jak halucynacje, na Zachodzie ludzie robią to od lat. Żaden z tych oszukańczych kontraktów nie jest ważny, żaden. Zostaliśmy oszukani i perfidnie wkręceni w owe umowy, podatki wszelakiej maści, to dobry szwindel, ale o tym w następnym artykule. Na zakończenie proszę pomyśleć tylko przez chwilę, te wszystkie dokumenty, jakimi posługujemy się na co dzień, kto nam kiedykolwiek cokolwiek wytłumaczył na ich temat? Nikt i nic. Powiedziano nam, musisz mieć dowód, bo tak mówi prawo, a my jak stado baranów grzecznie robimy, co nam każą. Pora trochę pomyśleć, nie twierdzę, że mamy wszyscy latać jak wariaci bez identyfikacji, jeździć samochodami bez blach i przekraczać granice, kiedy tylko nam się zachce. Nie w tym rzecz. Problem polega na tym, że korporacje pozorują prawa naturalne, logikę i zwykły zdrowy rozsądek, żeby nas zniewolić. Nie ma nic złego w posiadaniu ID czy jakiejś formy dowodu na to, kim jesteśmy. Nie ma nic złego w rejestracji auta, żebyśmy wiedzieli, kto jest właścicielem czego i kogo szukać, jak ucieknie z miejsca wypadku i tak dalej. Problem pojawia się w tym, że razem z tymi niezłymi pomysłami na ułatwienie życia, nienasycony kleszcz w postaci rządu RP idzie na całość. Co mam na myśli? Pierwsze, prawo jazdy zobowiązuje do przestrzegania ustaw o ruchu drogowym i milionów mandatów dla tych, którzy są oporni, siano dla RP. Drugie, dowód osobisty łączy się z nieokreśloną czasowo, z założenia, dożywotnio, 24H przynależnością do korporacji RP i zmusza do przestrzegania milionów bzdurnych ustaw i podatków, siano dla RP. Trzeci, rejestracja samochodu w urzędzie przy udziale prawa jazdy i dowodu osobistego to dobrowolne przeniesienie własności auta do jurysdykcji korporacji RP, a co za tym idzie obowiązek posiadania OC i płacenia podatków od własnego samochodu, siano dla RP.
Czwarty. Podejmowanie pracy przy udziale dowodu osobistego powoduje obowiązek płacenia podatków siano dla RP. Piąty. Lokowanie zarobków na koncie pracownika RP założonego przy pomocy dowodu osobistego oznacza zgodę na dowolne zajmowanie kont każdego, kto według rządu ma długi siano dla RP. To jest długa lista, mam nadzieję, że trochę naświetliłem ten temat. Wszystko, co się dzieje w świecie biznesu, czyli od rana do nocy, to kwestia kontraktu praw, których nie znamy. Dzieje się to dzięki publicznej edukacji, która produkuje ludzi papugi, ludzi bez zdolności logicznego myślenia. Dlatego coraz wcześniej posyłamy dzieci do szkół, dziś pięciolatki, żeby szybciej zdurniały i dały się doić korporacjom. Nawet po śmierci robią na nas biznes, osoba prawna jest uśmiercana, a obligacje, dywidendy wypłacane inwestorom i majątek zasobów ziemi przepada, przechodząc w ręce korporacji matki RP, a rodzina musi bulić kupę siana, żeby pochować milionera, który nawet nie wiedział, że coś ma. Przezabawna historia, jak popatrzeć z boku. A my się zastanawiamy, czemu, jeżeli istnieją obce cywilizacje, po prostu nie wylądują na ziemi i nie powiedzą, witamy, uśmiechnięta buźka, uśmiechnięta buźka. Przekręt wszechczasów, część 12. Podatki. Czym są podatki? Dlaczego jeden człowiek, a raczej grupa ludzi, rości sobie prawo do owoców czyjejś pracy? Jesteśmy uczeni kolektywizmu od kołyski, obowiązek płacenia podatków jest tak zakorzeniony w naszej świadomości, że żadna alternatywa nie wchodzi w grę, ba, są ludzie, którzy wstydziliby się kwestionować pomysł podatków. Jak można żyć jak pasożyt, nie płacić podatków? Pamiętajmy, kto jest pasożytem, nie ten, kto pracuje, a ten, kto nie pracuje, a korzysta, to chyba logiczne, prawda? Zanim powiem o podatku dochodowym, powiem o kilku innych, równie ważnych, bo jaka to różnica, z której strony nas kroją, skoro i tak ubywa owoców naszej pracy? Podatek to według prawa tak zwanych warunek posiadania, condition of ownership, nic innego. Zapytacie, co to znaczy? Otóż, żeby nałożyć obowiązek opodatkowania czegoś, domu, samochodu, motoru, dochodów i tym podobne, musi być ku temu podstawa prawna. Ustaliliśmy wcześniej, że żaden człowiek nie ma prawa odbierać drugiemu owoców jego pracy, zwłaszcza pod groźbą kary więzienia lub śmierci, prawda? Pamiętamy, że RP to korporacja, prawda? To nie człowiek rości sobie prawa do mojej własności, to ja występuję na scenie w roli pracownika RP, a wszystkie dobra są niejako złożone w majątku RP, a co za tym idzie, są objęte wewnętrznymi prawami korporacji, zwanymi ustawami. Bo jak inaczej ktoś chciałby wytłumaczyć mi obowiązek płacenia podatku od samochodu? Ja poszedłem do pracy na wiele, wiele dni, może nawet miesięcy, żeby zarobić na ten samochód. Rząd zabrał mi 30% moich zarobków, potem z tym, co mi zostało, poszedłem kupić auto, a rząd, po raz kolejny, kroi mnie z już opodatkowanych wcześniej pieniędzy tylko za przywilej posiadania i używania tegoż właśnie pojazdu. Czy to nie paranoja? Tylko proszę nie mówić mi, że rząd potrzebuje kasy na drogi, bo to już wyjaśniłem wcześniej. Jakim prawem obcy mi ludzie, rząd, roszczą sobie prawo do krojenia mnie z pieniędzy tylko za to, że zarobiłem w pocie czoła na dom i kawałek ziemi? Temat poruszaliśmy już wcześniej, wszyscy rodzimy się w tym samym kraju, mamy te same prawa, a jednak grupa ludzi, rząd, rości sobie prawo do sprzedawania ziemi rodakom. Jakim prawem żądają ode mnie co roku pieniędzy tylko za to, że w moim własnym kraju, kraju moich ojców, stoi mój dom? Jakim prawem żądają pieniędzy za enty, z kolei podatek od darowizny? Mój ojciec zapracował latami na swoje oszczędności, blisko połowę mu już ukradziono w postaci podatku dochodowego, a teraz chcą go okraść jeszcze raz, bo mój ojciec chce mi to dać. Nie będę ciągnął tego, bo mi nocy zabraknie, macie obraz na blachę, na rozum, na logikę, której właściwie jest kompletnie brak w tym rozumowaniu, chyba że... No właśnie, rząd RP to korporacja. Gdzie się nie obrócisz, wracamy do tego samego miejsca. Samochód zarejestrowałeś w jurysdykcji RP, warunek podatek. Kupiłeś dom na ziemi należącej do RP, płacisz podatek, warunek posiadania. Twój tatko zarobił te pieniądze jako pracownik RP, a ty całe życie działasz jako pracownik RP, wszędzie wymachujesz dowodem z PESELEM, więc czego się spodziewasz? Racja, płać podatek jeszcze raz i jeszcze raz. Musimy zrozumieć, że wewnątrz korporacji RP wszystko jest możliwe, najbardziej durne, prawa, ustawy, poprawki i wszystko, czego zapragnie zarząd tejże firmy, jest możliwe.
Tak długo, jak tkwimy w tej jurysdykcji, tak długo będziemy dymani, to się nigdy nie skończy, nigdy. Nie da się tego zmienić, to już trwa wiele lat, a system upewnia się, że my nic nie kumamy. Jak z tym walczyć celowo, nie mówię o podatku dochodowym, o tym później. Jak walczyć z podatkami od własności? Jest kilka sposobów, jeden z nich to proces administracyjny, w którym za pomocą pism poleconych ustalamy fakty, fakt, kto jest właścicielem całej wartości equity w danej własności, weźmy za przykład dom. Piszemy do właściwego urzędu pisma, w których udowadniamy, że nikt poza mną nie wpłacił żadnej gotówki za ten dom, jeżeli urząd twierdzi inaczej, prosimy o odpowiedź wyjaśniającą, kto dołożył się do domu. Jest 10 dni na odpowiedź listem poleconym. Następnie żądamy wyjaśnienia pisemnego na kilka pytań, co dostajemy w zamian za ten podatek, proszę wymienić i podać źródła, to ma na celu udowodnienie, że kontrakt jest niewiążący, brak equal consideration ze strony rządu. Jeżeli powiedzą, że wywózka śmieci, zaproponować prywatny kontrakt z firmą śmieciarską zamiast podatków. Tego nie rozumiałam, więc musiałam dopytać. W UK ta wywózka śmieci pozoruje equal consideration, czyli władza wciska ludowi ciemnotę, że podatek od nieruchomości przeznaczany jest na te śmieci, co oczywiście jest ściemą, bo byłaby to najdroższa wywózka śmieci na świecie. Jest to oczywiście zamaskowany rabunek. O tym będzie później. U nas władza bierze, co chce i z niczego się nie tłumaczy, możecie ją pocałować tam, gdzie słoneczko nie dochodzi, do pisek MS. Po uprzednim ustaleniu faktów ogłaszamy własność tę jako fee simple, absolute, czyli na własność bez żadnych warunków posiadania. Jeżeli przeprowadzimy proces skrupulatnie i nie zostawimy nic do interpretacji, rząd będzie nikim innym niż pasożytem, nie dającym zupełnie nic w zamian za nasze podatki od gruntu, nieruchomości i wkrótce pojawiający się podatek katastralny, bo to wejdzie już niedługo moim zdaniem. Jak już wcześniej pisałem, bulimy cały szereg podatków, za wszystko dosłownie, gdy pracujemy, robimy zakupy, nalewamy benzynę, gdy ojciec chce nam podarować trochę kasy, wszędzie, gdzie się nie obejrzymy, łapy rządów rabują naszą pracę. Tylko jakim cudem, jakoś ciągle im brakuje pieniędzy, nikt się nad tym nie zastanawia. Do rzeczy, wiem, że moje teksty mogą być co najmniej dziwne dla przeciętnego człowieka, wierzcie mi, jeszcze niedawno ja sam powiedziałbym, że autor trochę lubi wychylić i ma bujną wyobraźnię. Polecam wysilić się trochę, uruchomić nowoczesną technologię e-mail i popytać naszych służących, rządzących, na co wydają krocie ściągnięte z ludzkiej pracy. Proponuję zrobić to podpierając się jakąś ustawą o dostępie obywatela do informacji o działalności rządu, nie wiem jaka to w Polsce, tu nazywa się Freedom of Information Act. Widzicie, rządy to masa niedouczonych ludzi, mnóstwo zarozumiałych i tępych ponad miarę chłystków z nadmuchanym ego, ten syf ciągnie się już tak długo, że oni sami się już dawno pogubili. Co tydzień wchodzi nowa ustawa, głupsza od poprzedniej, w tym całym bałaganie oni sami powymyślali ustawy, które robią im samym koło pióra. Co mam na myśli? Już mówię. Pierwsze. Jedną ręką oszukują ludzi na nieokreśloną wręcz sumę pieniędzy, pseudokredyty za pomocą których transferują prawa własności, domy, ziemie i tym podobne z rąk ludu do rąk władzy. Drugą ręką wymyślają ustawę jak Fair Debt Collection Practices Act, która pozwala uwalić komornika, który właśnie ten fikcyjny dług próbuje ściągnąć. Drugie. Wszystko, co ważne, jest tak zwane classified, co znaczy nie dla opinii publicznej, a później wprowadzają ustawę o obowiązku ujawniania działalności rządu i jego personelu. I takich przykładów jest multum. Czy to jest czysta głupota? Nie wiem, może bałagan, a może ich obowiązek. Trudno powiedzieć, ale warto się zapoznać. Z tego, co wiem, ustawa Freedom of Information Act została wymuszona przez wzburzony lud amerykański, który miał serdecznie dość rządowych tajemnic. To prawo jest zupełną fikcją, ponieważ tajnych informacji i tak z rządu się nie wyciśnie. Chyba każdy widział ujawnione dokumenty, na których najistotniejsze informacje są zamazane na czarno, często czarnego jest na stronie więcej niż drukowanego tekstu. Podejrzewam, że z pozostałymi ustawami jest podobnie, to nie jest wynik dobrej woli rządu, bo rządy takowej nie wykazują z definicji, przypisek MS. Pomysł podatków dochodowych jest poniekąd prosty, skoro RP to korporacja, my zatrudniamy się jako pracownicy RP, to mamy obowiązek płacenia czego tylko od nas żądają, koniec tematu, nie mam więcej nic na ten temat do powiedzenia.
Pieniądze idą na serwis długu, czyli 100% idzie w karmany banku, który pożycza RP pieniądze, a konto przyszłego strzyżenia owiec. Nie musicie mi wierzyć, proszę zapytać swoich przedstawicieli rządu, aby pod przysięgą odpowiedzieli wam na pytanie, na co idą moje podatki. Odpowiedź ma być poparta materiałem w postaci miejsc dotowanych przez podatki dochodowe, jaka szkoła powstała za te pieniądze, kto ją zbudował, kontakt firmy, ile dróg zrobiono, kiedy, za ile, gdzie jest dowód i tak dalej. Na koniec proszę o własnoręczny podpis osoby odpowiedzialnej za ten dokument. Życzę powodzenia, nic takiego nie znajdziecie i nikt się pod tym nie podpisze. Jak z tym walczyć? Powoli ujawniać oszustwa, robić to na masową skalę, zadawać pytania sługom rządowym w oficjalny sposób, żądać odpowiedzi na piśmie, ujawniać brak odpowiedzi, stawiać tezy i w końcu pozywać do sądu za kradzież, defraudację funduszy publicznych. Nie od razu spadną głowy, ale zacznie się kocioł, taki kocioł, że już nie będzie odwrotu, zapewniam. Pytać i żądać odpowiedzi, ten proces ma jeszcze jedną wielką zaletę, zmienia świadomość ze sługi na pana, dosłownie. Bardzo szybko ludzie zobaczą, jak rządy i ich drony kręcą, jak kłamią, ujawniać to publicznie, na blogach, portalach, pismach, każdego frajera, złodzieja rządowego napiętnować tak, że nie kupi bułki w sklepie, żeby mu ktoś nie napluł w twarz, za jakiś czas lawina będzie nie do zatrzymania. Przekręt wszechczasów, część 13. Zajmijmy się trochę informacjami, jakie nie tylko demaskują system, ale również tymi, które pomogą nam trochę nawigować w tym syfie. To jest jedna z najpotężniejszych broni, do jakiej mamy wszyscy dostęp w świecie prawa i prawa. To jest sposób na ustalenie wszystkich faktów, zanim te znajdą się na arenie publicznej, zostaną przetransferowane przez barierę z jurysdykcji prywatnej do publicznej za pomocą notariusza bądź trzej świadków, ludzi nigdy nie karanych. Proces ma za zadanie nie tylko ustalić fakty, ale również namalować obraz sytuacji dla tego, kto będzie wydawał wyrok w tej sprawie. Co to znaczy? Jak już wcześniej wspominałem, system sądowy bazuje na przypuszczeniach, tak zwane PRSUMPTIONS of Love. Wszystko, co się dzieje w sądzie, musi być otwarte do interpretacji. Adwokaci obu stron będą się bić, sprawa będzie się ciągnęła miesiącami, a czasem nawet latami, aż po wielkich bojach zapadnie wyrok. Wyrok po tym, jak system wydoi obie strony do cna, ile się da, w niekończących się rozprawach. Tak wcale nie musi być, nawet nie powinno być. Nie będę się zagłębiał za bardzo w salę sądową w tym artykule, skupię się wyłącznie na samym procesie i jak go poprowadzić. Tu mam trochę doświadczenia, bo sam często korzystam z tego, żeby pozałatwiać swoje sprawy, te z urzędami, jak i te z osobami prywatnymi bądź korporacyjnymi. Zanim jeszcze zacznę opisywać, jak ten proces ma wyglądać, trzeba zaznaczyć jedno, musi zaistnieć problem, szkoda, ktoś musi być poszkodowany, zanim machina pójdzie w ruch. Musi być ktoś, kto doznał jakiejś krzywdy od drugiej osoby i jest w stanie to udowodnić. Jeżeli mamy zamiar wykorzystać ten proces, żeby sąsiadowi zwinąć telewizor, to niestety będziemy mieli poważny problem. Do rzeczy, nasz Jaś przepracował w firmie 3 miesiące i nie otrzymał wynagrodzenia, albo został oszukany i nie dostał wszystkiego. Ten proces nie jest wyjątkowy dla tej sprawy, jest uniwersalny niemal. Jaś nie dostał wypłaty, szef wypłacił mu połowę, a zresztą się ociąga, co robi Jaś? Pierwsze, wysyła zawiadomienie pisemne listem poleconym, zawsze. Do szefa o zaistniałej sytuacji i co się z tym wiąże, żeby mieć pewność, że szef o wszystkim wie, w zawiadomieniu Jaś żąda wypłaty zaległych należności w określonym terminie, zazwyczaj 10 dni bądź podstawy prawnej, jeżeli decyzja szefa będzie negatywna. Jaś bardzo wyraźnie zaznacza, że brak jakiejkolwiek odpowiedzi będzie równoznaczny z wyrażeniem zgody na to, co jest napisane. Drugie, jeżeli Jaś nie otrzymał odpowiedzi, proszę zachować dowód doręczenia poprzedniego zawiadomienia, pisze kolejne zawiadomienie, tym razem o zaistniałej krzywdzie z powodu nieotrzymania wypłaty. Jaś popada w długi i całą lawinę problemów z tytułu tej sytuacji i daje szefowi jeszcze jedną szansę na załatwienie sprawy polubownie. Do tego pisma dołączony jest fee schedule, czyli odsetki karne za przetrzymywanie własności Jasia, wypłata bez jego zgody, proszę się upewnić, że sumy są realne, adekwatne do sytuacji, bo nikt nie wypłaci 12 bilionów złotych tylko dlatego, że proces działa, żaden sędzia takiej sumy nie przyzna. Jaś zaznacza w tym zawiadomieniu, że w przypadku nie otrzymania zaległej wypłaty w ciągu następnych 10 dni, szef zgadza się na płacenie odsetek od sumy, jaką wisi Jasiowi.
To musi być jasno powiedziane. Jeżeli się nie zgadza, Jaś prosi o korespondencję zawierającą podstawę prawną, dlaczego nie ma wypłaty. Trzeci. Nie ma odpowiedzi, mamy kopię poprzednich zawiadomień i koniecznie dowody doręczenia, zawsze. Szef nigdy nie skłamie w sądzie, że czegoś nie dostał. Jaś pisze, affidavit, czyli zeznanie pod przysięgą, papier, który będzie podbity przez urzędnika, człowieka, który ma za zadanie transferowanie papierów z prywatnej strony do publicznej. Jeżeli ten odmówi, bądź nie mamy ochoty wydawać pieniędzy, szukamy 3 ludzi niekaranych, aby zostali oficjalnymi świadkami, podpisy. W świetle prawa to ten sam manewr. W tym affidavit piszemy krótko fakty i tylko fakty. Tu nie ma miejsca na opis szkód, opinie, uczucia żalu i tym podobne i tak dalej. To jest dokument, który ma za zadanie ustalić fakty, nic więcej. Piszemy, co się stało, okres pracy, brak należności, terminy, odnotowujemy, ile zawiadomień było doręczonych i o braku odpowiedzi, podajemy dowody doręczenia, fakt zaakceptowania fee schedule, odsetek poprzez brak odpowiedzi ze strony szefa. Tyle, nic więcej. Wysyłamy listem poleconym dowód doręczenia i oryginał chowamy. Zapomniałem powiedzieć, że to my zatrzymujemy oryginały pism, wysyłamy kopię, oryginał jest dla administratora, zawsze. Dajemy szefowi następne 10 dni na rebutal, czyli ustosunkowanie się do każdego punktu z osobna. Jeżeli nie odpowie nic, bądź odpowie na wybrane punkty, jego odpowiedź jest nieważna. Tym samym szef zgadza się na to, że wszystko zawarte w zeznaniu pod przysięgą affidavit jest prawdą. Czwarty. Ostatnia rzecz, wysyłamy do szefa dowód, że przegrał, można rzec, walkowerem w Certificate of Default, czyli pismo, że proces jest zakończony, odsetki płyną do rozprawy i wyroku i następnym krokiem będzie proces w publicznym sądzie przy użyciu wszystkich dokumentów zebranych do tej pory. Dlaczego to działa w ogóle? Proces administracyjny, administrative remedy process, jest wyczerpaniem wszystkich możliwych opcji, żeby zakończyć problem między tymi ludźmi. Jaś dał wszelaką szansę szefowi, żeby naprawił szkody wyrządzone Jasiowi, dał mu dużo czasu, zadał ważne pytania, ustanowił fakty, tu nie ma nic do interpretacji. Sprawa ląduje w sądzie, adwokat szefa będzie miał poważny problem, żeby odkręcić wszystko, to jest dosłownie niemożliwe, dlaczego? Szef nie odpowiadał tyle tygodni. Dlaczego nie oddał pieniędzy? Dlaczego mimo tylu okazji nie okazał najmniejszej ochoty, żeby naprawić szkodę Jasia? Życzę powodzenia dla adwokata szefa, Jaś składa wszystkie papiery do pozwu i tyle. Każdy sędzia będzie miał obraz jak na dłoni tego, co się stało, kto komu wyrządził krzywdę i szef będzie namalowany w tak negatywnym świetle, że nie wróżę mu niczego poza wyrokiem skazującym. A jak się ten proces ma do systemu i jego tępych sługusów? Dlaczego ten proces jest ważny i dlaczego działa w spotkaniu ludzie system? Dobrze już wiemy, że public service jest na naszych usługach, nie mają luksusu bycia anonimowymi, są odpowiedzialni za swoje czyny, do pewnego stopnia w oficjalnej roli i w 100% w roli prywatnej. Do czego może nam się przydać ów proces, jeżeli doznamy krzywdy ze strony przedstawiciela prawa? Jak już wcześniej pisałem, ludzie systemu mają w swojej oficjalnej roli dużo ochrony, od ubezpieczyciela aż po kumoterstwo ludzi wewnątrz, którzy będą utrudniać wyprostowanie sprawy. Jeżeli ów proces będzie przeprowadzony wobec osoby prywatnej Janina B., która zrobiła nam krzywdę, system nie będzie jej za bardzo bronić. Oczywiście są znajomości, będą sobie pomagać, ale tylko do pewnego momentu, aż zrozumieją, że sami mogą oberwać po drodze, wtedy rzucą Janinę na pożarcie. Janina B., kobieta z krwi i kości, zabrała wam dziecko, z domu, gdzie nie było wyrządzanej krzywdy maluchowi, wszystko zostało udowodnione drogą administracyjną, są świadkowie, jest krzywda, jest zadanie naprawienia krzywdy, cały proces. Sądzimy Janinę B., kobietę, która nie dość, że rozbiła rodzinę, skrzywdziła wielu ludzi po drodze, to jeszcze wykorzystała do tego swoją rolę publicznego pracownika, kogoś, kto jest opłacany z państwowych pieniędzy. Tu będzie jeszcze okazja narobić tej pani problemów w oficjalnej roli, bo jeżeli sąd przyzna nam rację i odda dziecko, biorąc pod uwagę całą sytuację, proces administracyjny, zeznanie pod przysięgą i tak dalej, pani Janina B. będzie miała poważny problem, bo to znaczy, że jest niezdolna do wykonywania zawodu sędziego rodzinnego, nie potrafi ocenić sytuacji na tyle, żeby wydać właściwy wyrok. Trzeba by było zająć się tą sprawą zaraz po tym, jak odzyskamy dziecko.
Zdaję sobie sprawę, że ten koncept może być dziwny, ale ja miałem okazję to wypróbować, nigdy nie doszedłem poza oświadczenie pod przysięgą affidavit, ktokolwiek był po drugiej stronie za poradą prawnika. Szybko naprawiał szkodę. Nie miałem do czynienia z problemem tak wielkiego kalibru jak sędzia, mam nadzieję, że nie będę musiał, nic z tych rzeczy nie jest przyjemne i szczerze mówiąc, wolałbym iść do kina albo poczytać książkę zamiast się tych rzeczy uczyć. Ale system nie pozwala na ignorancję, tryby maszyny zmielą każdego, bataliony przygłupów na rządowych posadach, którym wydaje się, że są naszymi władcami, prześcigają się w głupocie za nasze pieniądze. Czas ich trochę naprostować. Na zakończenie wyjaśnienie ważności tego affidavit. Ten dokument zwany affidavit to jest zeznanie pod przysięgą, maksyma prawna mówi, UNREBUTTED affidavit is JUGDMENT in commerce, to jest bardzo ważna maksyma, jaką posługuje się system. To znaczy, jeżeli druga strona nie odpowiedziała na ten dokument, punkt p o punkcie, to bardzo ważne, to jest to koniec sporu, czeka tylko na rozpoznanie w jurysdykcji publicznej, sąd i nakaz windykacji wszystkiego, łącznie z odsetkami. Przekręt wszechczasów, część 14. Dzisiaj napiszę kilka słów o tym, czym są sądy, czyli cały ten burdel, który skazuje ludzi za zbrodnie, chociaż nikomu nie spadł włos z głowy, ani nikt nie ucierpiał finansowo. A jednak tysiące ludzi idą do pudła, bądź tracą masę czasu pracując na kary, mandaty, grzywny, kolegia i tym podobne. Zanim wyjaśnię, czym jest sąd, a jest ich kilka rodzajów, w tym pierwszej instancji jesteśmy dosłownie dymani ustawowo, a gnida w kostiumie, siedząc na podwyższeniu, to też nie przypadek, według własnego widzimisię bawi się ludzkim życiem wedle swojego humoru, musimy wyjaśnić, dlaczego ci ludzie myślą, że mogą to robić, i to zgodnie z prawem. Otóż cały system prawny operuje pod PRESUMPTIONS OF LOVE, to znaczy zakładają, że mają rację, że to co robią, robią w dobrej wierze i jest między nimi a resztą ludzi jakiś magiczny układ, który daje im prawo do łamania prawa, dosłownie. Tu jest magiczne słowo, którego chętnie używają tabuny ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia, co ono znaczy i z czym się wiąże, obywatel. Nie wszystko jest poukrywane, więc zajrzyjmy do Wikipedii, co na ten temat powie. Obywatel, członek społeczeństwa danego państwa, mający określone uprawnienia i obowiązki zastrzeżone przez prawo i konstytucję. Przyjrzyjmy się dokładnie, co mówi ta definicja i mimo, że jest ich więcej, nie trzeba specjalnie szukać, żeby coś z tego wywnioskować. Pierwsze, członek społeczeństwa danego państwa, po pierwsze, wszystkie międzynarodowe prawa mówią jasno, członkostwo wszelakiej maści jest dobrowolne, tu niestety żadnego wyboru nikt wam nie daje. Idziecie ładnie wypełnić akt urodzenia i dostajecie kartę członkostwa, czy wam się podoba, czy nie. Drugie, danego państwa, już pisaliśmy wiele razy i będę powtarzał aż do znudzenia, dzisiaj państwo to nie kawałek ziemi naszych przodków, to korporacja oficjalnie zarejestrowana, mająca swoich właścicieli, beneficjeris, ludzi, którzy czerpią z tego kasę, zupełnie tak jak sklep pani Joli z ogórkami. Trzecie, mający określone uprawnienia, bardzo ważne zdanie, uprawnienia są określone, to nie są jednakowe prawa, jakie mamy wszyscy, to nic innego jak korporacyjne przywileje, proszę to zapamiętać, bo do tego będę nawiązywał później. Czwarte, zastrzeżone przez prawo i konstytucję, jakie prawo? Prawa ludzkie, naturalne, na pewno nie prawo wewnątrzkorporacyjne, czyli tak zwane ustawy. A konstytucja to papier, który odnosi się wyłącznie do public servants, nie do ludzi o prywatnym statusie. Więc proszę bardzo, każdy dumny obywatelu, który chętnie nosi ten tytuł. Jesteś członkiem przymusowym prywatnej korporacji o nazwie RP, twoje członkostwo otrzymałeś poprzez szwindel i kłamstwa, twoje prawa naturalne oddałeś dobrowolnie, a w zamian zgodziłeś się być podmiotem korporacyjnych szmatławców, zwanych ustawami, jednej głupszej od drugiej. Masz wyłącznie przywileje, które zarząd RP może ci odebrać w każdej chwili, potrzebujesz pozwolenia już niemal na wszystko poza puszczaniem bąków, a jak podpadniesz, w jednym ze swoich wewnętrznych trybunałów zrobią z ciebie szmatę do wycierania ich brudnych gir. To jest rozszyfrowana definicja obywatela, kogoś, kto dobrowolnie oddaje swoje życie korporacji, w zamian za nieistniejące benefity, tak zwanej unilateral contract, czyli umowa, gdzie tylko jeden jest beneficjentem, korporacja RP, a drugi jest dymany, aż mu oczy wyłażą, i to właśnie jesteś ty.
A dlaczego to jest ważne w temacie sądów? Bo każdy, kto pojawia się w jednym z tych wewnętrznych korporacyjnych trybunałów, jest traktowany jako pracownik tejże korporacji. Nie człowiek, nie kobieta, nie mężczyzna, tylko pracownik korporacji RP, który cieszyć się może wyłącznie przywilejami swoich panów kierownictwa RP. Jak już wiadomo, owa firma ma swoje wewnętrzne prawa, ustawy i nie muszą one być nawet sprawiedliwe, logiczne czy po prostu normalne. Wszystko, co się dzieje wewnątrz RP, jest jej własnością, twój czas i życie również, tylko z założenia. Więc twój czas, gdzie tyrasz, jest firmowy, bulisz podatki wszelakiej maści, twój samochód, dom, wszystko zostało oddane nie tyle w posiadanie firmie, ale benefit z posiadania należy się firmie. Ciężko to pojąć na początku, wyobraźmy sobie, że mam samochód i pozwalam Jasiowi używać go przez miesiąc w zamian za 100 zł. Samochód jest dalej mój, equity jest moje, jednak Jaś może przez cały miesiąc czerpać z tego auta korzyści, jakie mu się podoba, jeżeli wcześniej nie nałożyłem warunków użytkowania. Czy mogę zawołać, żeby Jaś mi oddał auto po 2 tygodniach, bo ja jestem jego właścicielem? Nie, mamy umowę i będzie trwała tak długo, aż się rozwiąże, albo Jaś zrobi mi kuku na drodze sądowej. My, pojawiając się w sądzie z mety, mamy status pracownika RP, nikt nas o nic nie pyta, wręcz zapytani o status, dumnie mówimy, że jesteśmy obywatelami RP. Co więcej, ile razy przytaczamy konstytucję na swoją obronę. Presumption of love jest takie, że dobrowolnie zostaliśmy pracownikami RP, zgodziliśmy się przestrzegać wszystkich firmowych zasad ustawy, że dobrowolnie pojawiamy się w trybunałach firmowych zwanych sądami, że dajemy dobrowolnie moc decydowania o naszym życiu komuś, kto pełni funkcję managementu firmowego. Pojawiając się w sądzie, nikt nie neguje tych założeń, dokłada do tego, że jest obywatelem i ma na swoją obronę konstytucję. Wiadomo już, że sąd to jest wewnętrzny trybunał, gdzie my jesteśmy traktowani jako pracownik RP, a przedmiotem całej sprawy nie jest prawdziwa zbrodnia. Żeby nastąpiła zbrodnia, musi być osoba poszkodowana, musi być ktoś, komu stała się krzywda cielesna bądź materialna. W sądzie, gdzie mamy kary za ustawy, taka poszkodowana osoba nie istnieje. I nie musi tak naprawdę. Czy pracując dla Coca-Coli trzeba mieć osobę poszkodowaną, żeby zostać ukaranym? Oczywiście, że nie. Spóźniony do pracy, nie taki uniform, za długo na przerwie i tym podobne i tak dalej. Nikomu nie stała się krzywda przy tego typu naruszeniach, ale mimo tego szef ma pełne prawo nas ukarać, wzywa nas na dywanik w sąd i po prostu zabiera się do rzeczy. Tu, w Coca-Coli, nikt zupełnie nie rozwija tematu, czy jesteś pracownikiem, czy też nie, to jest z góry założone, zupełnie jak w sądzie, gdzie z góry jest założone, że jesteśmy nie tylko pracownikami RP, ale i, co bardzo ważne, zawsze jesteśmy na służbie. Mogę dostać reprymendę, karę, bądź nawet stracić robotę, mimo że za moje spóźnienie z przerwy nikomu nie stała się krzywda, złamałem zasady firmy i tylko to ich interesuje. Co by się stało, gdybym poszedł odwiedzić kolegę w pracy, zakładając, że to możliwe? Szef, widząc mnie bez uniformu w czapce z daszkiem, zaczyna się drzeć na mnie i straszyć, że wylecę z roboty. Będzie się darł do momentu, kiedy nie usłyszy ode mnie, ja tu nie pracuję. Nagle cały jego argument znika, dosłownie, nie ma żadnej władzy nade mną, w dupie mam jego zasady, uniformy, godziny przerw i inne ustawy firmy Coca-Cola, jedyne, o co może mnie poprosić, to żebym opuścił miejsce pracy, bo ja tu nie mam co szukać, tyle. Tak samo jest w sądzie, gdzie jesteśmy wzywani, niczym parobek firmowy. Kawałek papieru twierdzi, że mamy zostawić nasze życie i lecieć na dywan do zarządu, bo ktoś powiedział, że tak ma być. Tam dostajemy karę za to, że będąc na służbie dla RP, założenie, nie wywiązaliśmy się ze swoich obowiązków przestrzegania ustaw i czeka nas kara. A kto kiedykolwiek zapytał grzecznie tych przebierańców w togach, jaki my mamy wspólny biznes? Dlaczego wydaje się wam, że możecie mnie tu ściągnąć wbrew mojej woli i zmuszać mnie do przestrzegania korporacyjnych reguł zwanych ustawami? I cała masa innych pytań, na które nie mają odpowiedzi. O tym, co mówić, napiszemy później. Cały sekret polega na tym, że ludzie nie mają pojęcia, co się dzieje, kim są i dlaczego inny człowiek rości sobie prawo do tego, żeby zabrać komuś czas, pracę, a nawet wolność, mimo że ten nie zrobił nikomu krzywdy, nie ma nikogo żywego, kto potwierdziłby, że złamaliśmy kontrakt, bądź zrobiliśmy komuś krzywdę.
Poprzez nasze akcje, formularze wypełniane na zawołanie, dokumenty, które ktoś powiedział, że musimy mieć, kontrakty bezterminowe, gdzie tylko jedna strona otrzymuje benefit, oddaliśmy naszą wolność korporacji RP. W oczach systemu nie jesteśmy ludźmi, jesteśmy podmiotami. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, jak zredukowany jest nasz status z człowieka do podmiotu. To, co się dzieje w całym procesie, może kiedyś opiszemy, jak będą chętni poczytać. Każda zbrodnia posiada swoją wartość monetarną i nie mam na myśli tylko tego, że to my płacimy jakąś karę. Nasz trust account, akt urodzenia są dojone odpowiednio tyle, ile system sobie zażyczy. Nikogo nie dziwi fakt, że na przykład w Ameryce jest tyle więzień i tylu ludzi w nich siedzi, co najmniej połowa za łamanie ustaw. Ci ludzie nie pracują, nie dokładają się do produkcji niczego, są w pudle, jedzą, piją, śpią i kosztuje to majątek, a żaden nie dostaje rachunku za ten hotel wychodząc. Otóż jego majątek w postaci własności części zasobów ziemi USA jest dojony podczas jego pierdzenia w pudle. Cała szopka z imieniem osoba prawna to tylko część tego oszustwa. Sedno sprawy polega na tym, że poprzez swoje akcje, dokumenty, poprzez swoją niewiedzę zostaliśmy pracownikami RP. To jest z góry założone, nikt o to nie pyta, po prostu wszystko rozgrywa się z pominięciem tego najważniejszego elementu. Przekręt wszechczasów, część 15. Sądy CD. Jak już wyjaśniłem, sądy poza wyjątkami, sądy equity, gdzie jest osoba poszkodowana, to nic innego jak wewnętrzne korporacyjne trybunały, gdzie pajac